Jest! Mamy to! Mamy to! G2 zdobyte! Mamy to! Mój nos, mój nos. O, w tym nic nie widać, chyba złamałem. O, ha, ha, ha. Ej, widziałeś sens na niebie? To widziałem, ludzie wzywają. Ej, no właśnie, po co wzywają królika wielkanocnego? Co? No po co nam królik wielkanocny, jak dopiero co gwiazdka była? A to nie żaden królik wielkanocny. Ty no przecież w telewizji o tym cały czas trąbią, nie? To tam na TVN-ie mówili, że Królik Wielkanocny pomoże w akcjach szczepionkowych. Na Polsacie dotarli do informacji, że to może być część nowej tarczy antyinflacyjnej, nie? A na TVP to no tam Zenek leci, nie? Ale to pewnie oficjalnego info jeszcze nie ma. Wiem! Udało się, no nie wierzę. Ha, jest! I dorzucę trochę stąd. To teraz tylko zamkniemy. Aha, i... Nie widziałeś gdzieś keca? Co? Ja muszę lecieć. Cześć! Ej, zwolniło się miejsce parkingowe pod blokiem. No co ty? Ty, to ja lecę przeparkować, bo stoję jak pierdoła jakaś. Ale tam nie ma żadnego miejsca. A no nie ma. Przegrałeś fraję, że dzisiaj ja się relaksuję. Zajęte. Ej, no ale ja naprawdę muszę. Oj, co za pesek. No popatrz, piwko takie moczopędne. No dobrze, że chociaż ci wygodnie było. Ej, no proszę, otwórz, bo ja przyjdę za chwilę. Panowie, mamy dzisiaj dwa projekty do zrealizowania. A ja? Tak, dokładnie. O czym ja to... A tak, pierwszy temat. Jak wyciągnąć jeszcze więcej hajsu z Terraformacji? Możemy wydać dodatek. Tak, proponuję taki z nowymi korporacjami. W sumie to już takie mamy. No to możemy wprowadzić loty kosmiczne między planetami. Mamy już kolonię i Wenus. Wrzućmy politykę i jakiś parlament. To będzie to. No, w sumie to też już to było.
takim razie wydajmy grę jeszcze raz. Ale jak? Wyrzućcie z niej coś i będzie hit. Taka wersja light. Czyli zapominamy o dodatkach. Nie, nie. Dodatki ponownie wydamy. Tylko do tej nowej gry. Chyba sobie muszę przydzielić premię. Panowie, teraz drugi ważniejszy temat. Rozpoczynamy prawdziwą terraformację Marsa. Ale naprawdę? Jak? Wystrzelimy wszystkie śmieci z Ziemi na Marsa. No ale w ten sposób zanieczyścimy Marsa. Nie, nie, źle na to patrzysz. Posprzątamy na Ziemi wszystkie śmieci. Ludzie nas za to pokochają. Natomiast gazy z tych śmieci podniosą temperaturę na Marsie, dzięki przybliżą planetę do zdatności do życia. No ale co dalej? Bardzo dobrze, że pytasz. Kupimy działki na Marsie. Ale co nam z tych działek, jak tam będą śmieci? Musicie myśleć perspektywicznie. Działki będą tanie, no bo śmieci, ale śmieci wystrzelimy tam, gdzie w przyszłości mogą być brzegi oceanów. Kiedy tylko zakupimy te działki, wystrzelimy śmieci na Słońce. Tam się spalą i po problemie. Natomiast my sprzedamy działki z 500-krotnym przebiciem, no bo w turystycznych miejscach. Moi drodzy, archeologia korzysta z różnych narzędzi. Najczęściej kojarzy nam się z przyrządami do kopania, pędzelkami do omiatania. Z jakimi narzędziami jeszcze wam się kojarzy? Wiosła. No tak, czasami trzeba dotrzeć do stanowiska archeologicznego, acz teraz na ogół korzystamy z łodzi motorowych, więc wiosła nie są takie potrzebne. No jeszcze te meczety całe. Chyba chodziło panu o maczety, choć sami archeolodzy takich nie używają najczęściej. No ale bez nich to jak przez dżunglę przejdziemy? No zazwyczaj wynajmuje się przewodników, którzy torują nam trasę. I no tak, trzeba jeszcze złoto mieć. No wystarczą zwykłe pieniądze. To my używaliśmy złota. Chce mi pan powiedzieć, że brał udział w ekspedycji archeologicznej? No szukaliśmy tej całej tam Eldorady czy coś, nie, no ale to inny archeolog wygrał, tam szybciej do celu doszedł. Znaczy, no bo jemu tam Krokodyl Dandy pomagał, nie? Co prawda jak mi Ripley weszła do gry, no to prawie pozamiatała, nie? Ale na ostatniej prostej to mu lama pomogła. No nie wiem, się trochę wkurzyłem, ale w sumie to ja lubię lamy. No ale najważniejsze, że to mi się tak spodobało, że się postanowiłem zapisać na te zajęcia z archeolomomogi czy coś, bo te wyprawy to mi się naprawdę spodobały. Ależ panu się chyba to przyśniło. A nie, grałem w taką grę edukacyjną. To nie jest oparte na faktach? Ale jak to nie jest wyścig? Proszę pana, archeologia to spokojna praca, wymagająca czasu, poświęceń. No ale co pan w ogóle gada? Przecież trzeba się spieszyć, bo trzeba być pierwszym na miejscu, żeby inni skarbu nie zaimanili, nie? Zazwyczaj nie ma żadnych skarbów. No ale że jak to? To przecież jak się pokona te wszystkie labirynty i te mityczne stwory, to na końcu powinien być skarb, nie? Pan się zdecydowanie naoglądał za dużo filmów i gier. A pan jest z tych złych! Ale że co, proszę? No jak się już dojdzie do skarbca, no to tam zawsze są ci źli i czekają, nie? Po tych wszystkich przeciwnościach oni tam są, czyli znają jakieś skróty. I dlatego pan neguje to wszystko, co w mediach pokazują. Nie no? Szanuję. Ale skąd jakiś twórca planszówek wiedział, jak było naprawdę? Muszę to zgłosić. Hejka, mam ciekawą grę w klimatach science fiction. Zgadnij, co to. Ło, sci-fi jakieś? Dawaj wskazówkę. Mówi ci coś przyprawa? Przyprawy? To na zakupach teraz kupiłem. To chyba wszystkie mamy. No nie, to wskazówka do gry jest. Melanż. Nie, no melanż to też w lodówce się rzeczy znajdą, przygotowani my są. Nie no, nie impreza, Diana, mówi ci to coś. A chyba Diana, to Wonder Woman będzie. Nie żadna Diana, tylko Diana, Diana Imperium. Nic ci to nie mówi? Pierwsza słyszę. Moi drodzy, dziś porozmawiamy sobie o grze, która porusza niezwykle ważny temat, tak istotny dla naszego życia. Ale to nie jest o kościele. Jak nie o kościele? No nie o kościele.
O kościele miało być, no, no widzisz, tytuł, no, no, nie no, jak nie o kościele? A. Jest! Ale to jest dobre, nie, rewelacja, naprawdę rewelacja. Wracam do Brukseli, jeżeli przejdę przez Star, otrzymuję 400, nie no, kto wymyślił takie zasady, to jest niesamowite, yeah! Nie no, czadzior kurczę, rzucasz tylko kośćmi, się wszystko dzieje, fenomenalne, fenomenalne! Bo! Rany boskie. Ty, co się stało? Ty no, śniło mi się, że graliśmy w Eurobiznes i tak się tym zajarałem, że chciałem wszystkie inne gry powyrzucać. Ale to nie był sen! Bo! Nie, dobra. Koniec z ciężkim żarciem przed spaniem. Żadnych zagryzek na wieczór, proszę. Brrrr. A ty co? Nie przestraszyłeś się? Tylko tego, że mi sraj taśmę zużyłeś. Hej. To ty. Obczaj, jakie cudo kupiłam na wakajkach w Egipcie. Klocki Lego? Jakie klocki? To jest oryginalna replika hełmu egipskiego hoplika. A nie hoplity? A no tak, tak, hoplity. No, a wygląda może troszkę jak klocki, no bo przecież egipska cywilizacja to dała podwaliny współczesnemu światu, nie? Aha, ale wiesz, że hoplici byli w Grecji, a to jest hełm Mandalorianina? Wiesz co, ja się tam na bóstwach egipskich to nie znam. Nie wiem, czy ten hoplik, to on się nazywał tam Mando jakoś tam, czy coś. Ja tam wiem tylko tyle, ile mi powiedział ten przemiły pan sprzedawca pod piramidami. I nie miał na stoisku żadnych piramid, czy tam sfinksów. A to taki wędrowny handlarz był, wiesz? Z plecaka sprzedawał różne ciekawe artefakty i w ogóle jaki on był miły, to on powiedział, że za mnie to by z dwa wielbłądy nawet dał. A ja powiedziałem, że wymienię nawet za butelkę mineralnej i to ciepłej. I zwątpił. Świnia jesteś. Ty, i ty nie strzaiłeś, że jej wcisnął Mando z Lego? Jasne, że zaczaiłem. I teraz będzie stał w salonie nad telewizorem. No hej, mam spurobór. Wpadniesz do mnie? Jak już wszystko wiesz? Halo? Halo? Hej. No, wszystko mamy zorganizowane. Co zorganizowane? No, chłopaki już się szykują, nie? Ja wziąłem do samochodu już łańcuchy i liny, będzie się można przykuć i przywiązać do drzew. Wziąłem też tą benzynę, nie? I zapałki tam, stormówki, narzędzia, będzie można sabotować sprzęt ciężki. Jakby nas chcieli zagazować, spoko, wziąłem maski, nie? Nie ruszą nas ani budowlańcy, ani rządowcy. Ja o czym ty mówisz? Spoko, spoko, przygotowałem wszystko, mam spakowany już prowiant, na kilka dni będzie, nie? Wziąłem też pieluchy dla dorosłych, no bo wiadomo, nie wiemy, ile tam przykuci będziemy, nie? Do czego przykuci? Dzwoniłeś, że spurobór następny jest jakiś, nie? No to idziemy walczyć o swoje, nie będą nam, kurde, polityki kraju niszczyć, drzewa wycinać. Ej, ty, ale ja mam grę spurobór. Czyli nie wycinają nic? Nie. Cholipka, to ja muszę podzwonić. Ty no słuchaj, jak się odwołana, bier tam normalnie, cofnij chłopaków, nie jedziemy nigdzie. Żadnej wycinki nie ma, nie, pomyłka jakaś, no. Nie, co? Jak? Ale jak? Jak żeście szyby w koparkach pomalowali? W jakiej koparce? Przecież nie pojechaliśmy, jaka koparka? Pod blokiem? Jak pod blokiem? Ty pod blokiem to koparka mojego ojca stoi, ty. No ja was chyba... Ej, popatrz co dorwałam. O, Top Kitchen. To jest o gotowaniu, prawda? Tak, to się wcielasz w rolę szefa kuchni w restauracji. Super, uwielbiam kulinarne tematy i wyrafinowaną kuchnię. Co mówisz? Kuchnię lubisz? Szykuj się na wieczór, ci takie coś przygotuję. Szykuje się romantyczna kolacja.
No. To będzie wypasik. Gotowa? Oj, już się nie mogę doczekać. Tadam! Ośmiorniczki po studencku. No, bez jaj. No jaj nie ma, ale sos tysiąca wysp jest. Tylko na talerzu sobie trzeba zmieszać. Nie, co? Ja cię nienawidzę. Ej, no ale o co chodzi? Przecież ładne wyszło. Heja, mam coś dla ciebie. O, naprawdę? Co? No jak tylko to zobaczyłam w sklepie, to po prostu musiałam ci to kupić. No musiałeś to dostać, wow. O, ale wielkie, no kurczę, ale nie musiałaś, no. Co to w ogóle jest? Co? Ale... Wojny klonów? Ty mnie w ogóle nie znasz! A co tu się podziało? Prezent? Niedopite grzane wino? Kurczę, musiało się stać coś strasznego. Wojny klonów. Szkoda, taka fajna para z nich była. Ale ja se pogram. Ale ci jaskniowcy to się mieli fajnie. Zero pracy, zero zmartwień. O, co to? Wygląda smacznie. O, jakaś woda. Dziwny posmak. Ale śmieszny kwiatek, jeszcze go nie widziałem. Co to? Ajajaj, au, au. O. A może jednak teraz jest lepiej. No hej, w co tam dzisiaj gramy? Paleo, o jaskiniowcach. O jaskiniowcach? No a tak sobie w ogóle myślałem wcześniej, że za tych jaskiniowców to oni tak fajnie mieli, nie? Ale... Tak, fajnie, oczywiście, super mieli, nie? Cały dzień z kolegami, tylko latać za mamutami, a baba to ma w domu zostać, co? Żarcie ugotować i się bachorami opiekować, tak? Tak fajnie było, co? A potem zero wdzięczności, zero, tak? Tylko przyleźć, zeżreć i napaskudzić. Czy ty wiesz w ogóle, jak ciężko wyprać krew mamuta z... dywanu z tygrysa szablozębnego, wiesz? Nie, skąd byś miał wiedzieć? Ty nawet teraz nie robisz żadnego prania, tak? Jak jeszcze raz zobaczę twoje gacie na blacie w kuchni, to będziemy rozmawiać inaczej, wiesz? A w ogóle to się przygotuj, bo nas mamusia odwiedza w tym tygodniu i zostanie co najmniej na tydzień, więc będziesz spał na kanapie. Rozumiemy się? I posprzątać to tu w ogóle nie ma komu, tak? Wziąłbyś coś, pozamiatał, poodkurzał, cokolwiek kurze wytarł. Nie, nie, wszystko ja, tak? Może nie mieli tak źle? Że co? Nic, nic. Co to? Karteczka. Nie no, klasa. Ale poszedł. Za okno. Ale leci. Hej, nie widziałeś tutaj mojej kartki z notesu? Z jakiego notesiku? No z notesu punktacji do gry. Ostatnią karteczkę miałam, a nie można już takiego dokupić. No to chciałam sobie wziąć i skserować.
Nie widziałem. Ej, no ale tu ją zostawiłam. Ty no może przeciąg ją pod meble zrzucił czy coś? A niech to, no to nurkuję pod szafki. Kurczę, no pomógłbym ci, ale muszę na chwileczkę pilnie wyskoczyć, nie? No to bierzemy się za podliczanie punktów. Czekaj, czekaj ty, ja zapiszę na telefonie, nie? Ty no ale mamy notesik. Notesik, wiesz co babciu? No dobrze, to notuj. Już, ściągam jakąś apkę do notatek, luzik. Już mogę? Dobra, dajesz. Okej, to za te niebieskie obszary tutaj mam 24 punkty, a za te zielone tu mi wchodzi 49. A nie możesz wszystkiego podać od razu? Nie. Najpierw sobie sprawdzamy wszystkie obszary, a potem to ze sobą sumujemy. I ty, czekaj, ja sobie to tylko tu do arkusza kalkulacyjnego wpiszę. Okej, mam, no. No, to jeszcze 4 punkty tutaj za to dostaję i za surowce i totemy wpada mi 25 punktów. I czekaj, jak to tutaj teraz, to się jakoś chyba da dodać wszystko, czekaj, momencik. O, chyba mam i teraz klikam. O, skurczę, ty, skasowałem se. Możesz mi to wszystko jeszcze raz podać, co? Weź sobie wsadź ten telefon. W co? W futerał. O, to ty. Bez makijażu to ciężko poznać. O, gotowa już jesteś? Ty, niezły make-up. No ale o co ci chodzi? Co, zbieramy się? Nie? To gram dalej. Hej, co dziś porabiamy? A to ty nie wiesz, że dzisiaj dzień gier planszowych? No co ty to dzisiaj? I ty nie przygotowana? Ja, to mój drogi kolego, jestem zawsze przygotowana, wiesz?
ty, to się lepiej zastanów nad tym, co będziemy teraz grali. A w ogóle to... Kręcimy dzisiaj jakiś film? W sumie to możemy coś nagrać na Dzień Planszówek. No to będzie świętowanie! Co ty tam masz? Ty no słuchaj, kupiłem komplet dodatków do wsiąść do pociągu. Ty czaisz, jaka promocja była normalnie? 15% na całą kolekcję. No żal było nie brać, nie? A czy przypadkiem nie mieliśmy oszczędzać? Ej no, ale czaisz, mamy teraz całą kolekcję dodatków, nie? Ej chwilunia, ale przecież my nie mamy wsiąść do pociągu. No niby tak, no ale to teraz będzie okazja, żeby nadrobić, nie? Tak, to wiesz co, to ja dziś idę na zakupy i też sobie kupię dodatki, okej? Serio? Jakie? Do czego? Torebkę, szpilki, jakąś biżuterię do tej błękitnej kiecki. Ale czekaj, ty nie masz błękitnej kiecki. No, ale pora to dziś nadrobić, no to pa. Oj. Hej, ty! A co taka smutna mina, co? A, muszę oddać dodatki, do wsiąść do pociągu. A, no to szkoda. Ty, ale czekaj, przecież ty żeś pożyczał wsiąść do pociągu ode mnie. To po co ci te dodatki, jak gry nie masz? A, wszyscy jesteście tacy sami, nie rozumiecie prawdziwej pasji. Ty, no sorry, nie? Masz? Kakao, a co? Ale słodkie, coś ty do tego dodał? Serio? No serio, naprawdę strasznie słodkie, z czymś przegiąłeś. A w ogóle ty miałeś opowiedzieć, jak z tymi dodatkami do kakao. Dobre są czy nie? No tak. Zapraszam na recenzję dodatków kakao czekolada i kakao diamenty. Wiesz co? Podobno diamenty to są najlepszym przyjacielem każdej kobiety. A ja to diamentów jakoś tak nie mam, ale ze sklepu to zawsze wrócę z jakąś czekoladą. Masz coś na twarzy. O, już? Tak, już. O wiele lepiej. Dzięki. To co ja tu mówiłam o tej czekoladzie? Hej, słuchaj, udało mi się, kupiłam węgiel. Ale że jak węgiel? No węgiel, całą tonę, ty słuchaj, na targu to mnie zaczepił taki goście, taki wysoki w okularach, wzbudzał zaufanie i sympatię, powiem ci, tak dobrze gadał i akurat miał węgiel i to całkiem tanio, wiesz, to od razu wzięłam tę tonę. Ale po co nam? No przecież teraz wszyscy kupują, nie? No to też wzięłam, rany boskie, no co w tym jest takiego dziwnego? W ogóle to mam próbeczkę, to możesz sobie zobaczyć, a całą tą tonę to nam wysypali przed blokiem, więc wiesz, będziesz musiał to ogarnąć. My mamy centralne ogrzewanie, a to jest zwykły kamień. Co my zrobimy z toną kamienia? Zrobimy sobie jakąś wystawę? Naprawdę dziękuję ci za pomoc w przeprowadzce. Spoko, nie ma problemu. No to może najpierw weźmiemy te rzeczy ze stołu, co? Dobra, to najpierw łapię karton. Ty na jafinkole, co to jest? Co ty, kamienie w tym trzymasz, czy co? A nie, to moja kolekcja z kamielin. Czyli kamienie. Ty, dobra, mam już zestawiony isztar, mogę tłumaczyć zasady. Ojej, jakie to wszystko jest śliczne. No tak, ładne, ale słuchaj, w swoim ruchu
Boże, co za śliczne klejnociki, no one są fantastyczne przecież. No tak, ale odłóż je na swoje miejsce i... No co za drzewka, jakie te słodkie przecież, no, no takie malutkie brokułki. Tak, tak, to jest ładne. No super, te kolorki dobrali wszystkie, no nie mogę przestać na to patrzeć. No tak, piękniusie są, ale posłuchaj, żebyś wiedziała, co tu będziesz robić. No przecież taka słodka gra to prościutka będzie, to coś do grania z dziećmi jest, nie? No nie, właśnie o to chodzi, że nie. Zapraszam was na recenzję gry Ishtar. No. Nie. Nie, nie. Nie, co? Nie, to niemożliwe. Nie. Ty. A co ty to robisz? No wszystko już przygotowałem. Co przygotowałeś? No mówiłem, że się dzisiaj pobawimy w piratów, nie? No to wziąłem, ogarnąłem wszystkie stronki z torrentami, tam różne sieci peer-to-peer, prawda, nie? Wziąłem, spotkałem nagrywarki, drukarkę do etykiet, tylko zasadniczo to ja nie wiem, czy ty chcesz coś online podsyłać, sprzedawać, czy może idziemy w fizyczne opakowania, nie? Nie wiem, tu parę już zrobiłem, ale to chyba teraz taki nie do końca chodliwy interes jest, nie? Co? Cześć, ty zwariował, przecież to jest nielegalne, co jak cię namierzą? No temu u ciebie sprzęt zostawiłem, nie? To ja chciałem pograć w Jamajkę o piratach. Ha, to my się nie dogadali. Spodziewasz się kogoś? Nie. Policja otwierać. No to ja spadam. Ty jakie spadasz, gdzie? No na parterze jesteśmy, tu ja oknem. Co? Ale jak? Ej, no piękny mebelek ci wyszedł. A dojrzę spokój, 3 dni składania. A co tak długo? Ty no instrukcję to pisał ktoś, kto mebla na oczy nigdy nie widział, nie? Aż tak źle? No słuchaj, w połowie drugiego dnia to ja się skapłem, że instrukcja to w ogóle była od jakiegoś biurka dla 2 osób, nie? Na 2 stanowiska takie. No to musiałem wszystko rozmontować. Jeszcze raz od początku, na czuja, no masakra jakaś. To faktycznie nieźle, ale też ładna szafa wyszła. Ej, no ale zamawiałem zestaw pod telewizor. Jak idzie instrukcja? Wiem, że do szycia ciuchów to potrzebuje nici, że księgowi to biorą wynagrodzenie, a tacy lepsi księgowi chyba po studiach to biorą więcej tego wynagrodzenia. I że żeby prowadzić działalność, to ja muszę czasami kredyt zaciągnąć, nie? No a jak grać już wiesz? Nie mam bladego pojęcia, ale chyba jestem gotowy, żeby zostać przedsiębiorcą. No i bierzesz sobie szkiełko i umieszczasz je w swojej ramce. Czyli kostkę kładę na planszy. No szkiełko niby, nie? I w trakcie prac możesz je później z odpowiednimi narzędziami przestawiać jakoś albo podmieniać. Czyli mogę przekładać kostki. Zmieniać swój witraż, na przykład odszczypywać szkiełka. No czyli usuwać kostki. Ty no ale wczuj się trochę, my tu witraże robimy. My tu układamy kostki na planszy, a ty chyba powinieneś się spotkać z jakimś specjalistą albo coś, wiesz? Ja to chyba już pójdę, a ty sobie nad sobą pomyśl.
No hej, Katy, co dziś zrobimy? A, zagramy sobie w taką grę wyścigową. Co? Ale jazda, ty, czekaj, czekaj, super, ale jazda. Co? No. A, zajebiasz co, będziemy się ścigać wypasionymi bolidami, ale będzie super, kurczę. Kask jest, nie? Gdzieś posiadłem sobie rajdowe rękawiczki, ale co tam, mam coś lepszego, ty słuchaj. Będzie ci przeszkadzał, jak zapodam klimatyczny soundtrack? Pff, no spoko, a co masz? Słuchaj, dwugodzinny zapis pracy silnika na torze Monza bolidu Ferrari F1. Będzie ideolo! A jednak to nie ja potrzebuję specjalisty. Co? A nie nic, nic, grajmy. Ej, nie widzieliście kluczyków od auta? No widziałem, ale ci ich nie dam. Co? A to niby czemu? A kiedy chciałaś mi powiedzieć, że zaś tył zarysowałaś? Ej, ale to nie była moja wina. To co takiego niesamowitego zaś się stało, Ej, no doniczka mi wyskoczyła. Ty, ale jak ci mogła doniczka wyskoczyć? No na chodniku była, nie wiem co ona tam w ogóle robiła. Ty, no przecież masz czujniki parkowania, to jak w nią mogłaś wjechać? No nie ja w nią, no, czujników nie słyszałam, bo radyjko sobie grało. Ty no chyba sobie żartujesz, nie? Ej, no dobra, dawaj te kluczyki, bo umówiona jestem. No dobra, to masz. Co to ma być? A no kluczyki to są w środku. Jak sobie otworzysz, to sobie pojeździsz. No to jest jakaś masakra w ogóle. Kto to tak zaprojektował? No przecież... Mam pomysł. Tak! Mam rozwiązanie. Tak, to jest to. No. No, słuchaj, wyciągnęłam ten kluczyk, wiesz? Tak, no to ja sobie jadę, a domek masz na stole zostawiony. To pa! I on myślał, że mnie powstrzyma. Lecimy na pazurki. Ej, co ty robisz? A no z tymi kafelkami już zacząłem działać. Z jakimi kafelkami? Co ty gadasz? Ej, no mówiłeś, że gdzieś z kafelkami robimy, no to zacząłem kłuć. Że robimy materiał o grach kafelkowych. A, no o, no to trzeba było się jaśniej wyrażać. Rozwaliłeś mi wannę. A nie, no to się chyba naprawi, to tam tylko trochę uszczerbiło, nie? Nie, ja nie wytrzymam, napraw to. Ty, słuchaj, znalazłem jakieś kafelki. Czyli naprawione? Ty, no już prawie, tylko muszę też jakimś lakierem bezbarwnym zaciągnąć czy coś. Jakim lakierem? A no bo miałeś tylko takie jakieś malutkie, dziwne, tekturowe, carcacone, francuskie jakieś te płytki chyba. Takie strasznie duże roboty z tym, tylko wiesz, szajs jakiś francuski, tekturowe takie. No to trzeba czymś przeciągnąć, nie? No bo to w wannie mokro, to tak słabo, żeby takie były. Coś ty zrobił. Płyteczki naprawione ładnie, nawet wzorek mi wyszedł, nie? Ty, no ja cię chyba zatłukę. No o co ci chodzi, sam takie miałeś? Wstawaj. Co? Jestem duchem minionych świąt. Ale że jak duchem? No duchem, no czego nie rozumiesz? Zresztą mam dla ciebie ważne zadanie. Jakie? Musisz ludziom powiedzieć, jakie mogą kupić gry planszowe na prezent pod choinkę do 50 zł. 50 zł? Czemu nie więcej? No bo kiedyś to za 50 zł dwie siatki zakupów można było kupić w ogóle, a teraz to wszystko jest takie... To znaczy tego, nie dyskutuj, masz zadanie. No dobra. No to śpi, już. Obudź się, masz zadanie. Co? Jakie zaś zadanie? Musisz powiedzieć ludziom, jakie gry mogą kupić na prezenty w przedziale od 50 do 150 zł. A czemu nie do 100? Oj, bo się nie mogłam zdecydować. To znaczy, bo ja jestem duchem teraźniejszych świąt i taka jest moja wola. No okej, to zobaczę, co da się zrobić. No i dobrze, to teraz śpi.
dawaj, masz pilne zadanie! O, no dobra, co tym razem mam opowiedzieć? Musisz ludziom pilnie powiedzieć, jakie planszówki mogą kupić za cenę powyżej 150 zł! No spoko, a możesz mi powiedzieć, co do tego ma duch przyszłych świąt? No przyszłość widzę i ciesz się w ogóle, że nie będziesz musiał o bierkach opowiadać w tym roku. No mało to optymistyczne. Ty no, gadasz z duchem środku nocy, no na co liczyłeś? To ja może już pójdę spać, co? No lepiej się wyś... No, fantastycznie, zrobiliśmy swoje. Chyba się nam uda. Ty zgaś za tę lampkę w końcu. A tak, sorry, nie? No to myślę, że dostaniemy w tym roku od niego to, co chcemy. Pomysł z duchami był świetny. Ej, chwilunia, nie? Ale to myśmy mu pokazali, a w zasadzie kazali mu powiedzieć ludziom, co mają kupić na prezenty, nie? Ale to tak chyba myśmy mu nie powiedzieli, co my chcemy, nie? To chyba mieliśmy mu wziąć i pokazać, co będzie, jak nie dostaniemy tego, co chcemy, nie? Że co? A no nie tak było w tej bajce? Cholipka, faktycznie. Ależ my to skrewili. Nie, ale tak nie może być. Ja nie chcę dostać znowu skarpetek pod choinkę, nie? Odpalaj tę lampkę, idziemy z nim się rozmówić. Moi drodzy, fantastyczne informacje. Po prostu fantastyczne informacje. Mamy to. Słuchajcie, mamy to po miesiącach negocjacji. W końcu się udało. Mamy tę licencję. Fantastycznie. Super. Wiecie, co to oznacza? Możecie zrobić tą waszą grę. Rony boskie, czyli możemy zrobić wszystkie lokacje, które chcieliśmy i bohaterowie się będą po nich przemieszczać. Zrobimy walki z bossami. Może pojedynki między graczami jeszcze. System zdobywania przedmiotów i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach. Myślę jeszcze nad takimi minigrami, takie jak stadion. Dodajmy tam stadion i gracze będą mogli tam rywalizować między sobą poza główną rozgrywką. No, kochani, fantastyczne pomysły, naprawdę fantastyczne pomysły. Osobiście jestem oczarowany tymi pomysłami, ale drukarnię mamy wynajętą od początku przyszłego miesiąca, więc jakbyście mogli, to ogarnijcie się z tym w miarę szybciutko. Ale to się chyba nie da. Ależ na pewno sobie dacie radę, ja w was wierzę. Weźcie tam to wszystko, poskładajcie jakimś turlaniem kostek czy coś i będzie idealnie. No, to tyle w tym temacie. Jesteście wolni, dziękuję. O, synek, wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia. Masz prezencik od staruszka, proszę. Ojej, super, wow. Dzięki. O, ale super! Pogramy? Jasne, młody, już cię biorę za instrukcję. Co my tutaj... Jak idzie, tata, gramy? Wiesz co, młody, ja to się tak zastanawiam, czy na konsole to nie ma jakiejś gry o Potterze. Ty może chciałbyś tak sobie pograć, co? Jeju, jasne! No to kupimy, co? Chodźcie, zbieramy do sklepu. Tato, ale my konsoli nie mamy. Wiesz co, kupimy. A mama to nie będzie zła? No... Wolę wkurzyć niż to czytać. Gra książkowa też se wymyślili, że czytać trzeba coś. Ja wam pokażę grę książkową. Tylko tak, co by my tu wzięli? Trochę taśmy, kleju, jakiś padzik. Myślę, że to będzie do ogarnięcia. Dodamy trochę bluetootha może. O, będzie do selfiaczków. No i proszę, jaka gierka mi tu wyszła. No. I to jest gra książkowa, wszystko tutaj mamy. Normalnie Nintendo pstryczek to się chowa, tylko jakby tu uchwyty do piwa dodać. Cosik się wymyśli, kleju jeszcze mam. Hejka, ty, sprawunia jest. No dajesz. No bo urządzamy dzisiaj takie spotkanie ze znajomymi, nie?
Okej. Okay. No i będzie kilka osób, to sobie tak pomyśleliśmy, że może jakaś plansóweczka wejdzie czy coś. Ty, no raczej, że świetny pomysł. No, to tak pomyślałem, że może... Chętnie. Serio, to super, że pożyczysz gry, ty, tylko nas będzie tam 6 osób, nie? No to znajdziesz coś takiego, ja jutro oddam, co? Aha, no, znajdę coś. Co tam ciekawego na dziś pożyczyłeś? A, wziąłem... Chwilunia. No? Aha. Aha. A, okej, okay. No, hej, no. Ej, reszta nie przyjdzie. Ej, no co ty, dlaczego? No powiedzieli, że ktoś im podrzucił grę do 5 osób, no to testują. Ale możemy zawsze zagrać we dwójkę. No niby tak, ale dostałem od amatora tylko takie tytuły, co to są dla więcej osób i... Chwila. A to skubaniec. Hej, potrzebuję pomocy. A co się stało? No idę na parapetówę do takich znajomych, wiesz, ten typ artystów i chciałam im kupić jakąś planszóweczkę, tylko to musi być taka ładna, piękna planszówka, wiesz, taka śliczna, ale nie taka, że śliczna, że kolorowa, czy coś, taka popularna, śliczna, tylko taka musi być artystyczna, rozumiesz? Chyba rozumiem. No to musi być taka gra, która ma w sobie takie nieoczywiste piękno. To tak jak ty. Mówiłeś, że co proponujesz? No i jak? Kupiłam im wszystkie gry z serii Snu. Podobało się? Co? Ktoś im dał takie noko i było tylko jaka piękna ta panda, jaka ona słodka, jakie to ładne, kolorowe, jakie to wszystko śliczne takie. Nie no, to ładna gra jest. Ta, ładna. Artyści jak z koziego tyłka trąbka. Hej, słuchaj, jaką okazję wyhaczyłam, mówię ci, byłam na takim pokazie. Na takim pokazie i wiesz co? Komplet patelni za jedyne 5000 złotych zgarnęłam? Co? Zwariowałaś? No ale słuchaj, one są takie odporne, że można je normalnie położyć na lawie, ty to rozumiesz? Na lawie, takie są wytrzymałe. No gościu nam pokazywał zdjęcia z Hawajów, no tak to ja bym nie uwierzyła, ale mówię ci, no rewelacja, ale nie to jest najlepsze. A niby co? Słuchaj, do patelni prawie gratis, no normalnie okazja. Dostałam za jedyne 499,99 robo kosiarkę. No co nam robo kosiarka? No sama kosi, przecież niezły czad. Ale my przecież nie mamy ogrodu. To na co nam to niepotrzebny gadżet jakiś z badziew, to trzeba się tego pozbyć, no przecież my tego nie użyjemy. Czyli, że mam się zacząć pozbywać bezużytecznych rzeczy, tak? To powiesz mi, kiedy ostatni raz grałeś w planszówki z tego regału? Ja nie. Chociaż tak z drugiej strony, to co ty dzisiaj zrobiłeś tak od rana? Ty wiesz co, ten skrawek trawy przed oknem, to ta kosiarka by mogła tak ładnie okosić, co nie? Ty wiesz co, usiądź sobie może, a ja zrobię omlet na tej nowej patelni, hm? No i teraz to my się rozumiemy. Skąd ty masz te wszystkie gry? Wypłata była, to zrobiłem małe zakupy. Zwariowałeś? To mają być małe zakupy? Gdzie my to wszystko niby damy? A no możemy w salonie taki regał powiesić jakiś, zamiast tego ohydnego obrazu tam co wisi. Ja go namalowałam i jak mi zaraz nie znikniesz z tymi kartonami, to ciebie w tym salonie powieszę. Kupiłabym sobie jakąś grę, ale jaką by to planszóweczkę sobie kupić? Może coś na dwie osoby, tak, dla dwóch, o, fajnie będzie w coś takiego, ale jaką by to wybrać, co? Zapytam na grupie. Jaką grę dla dwóch osób? O, już ktoś odpisał? Co? Że jak? Jak on mnie nazwał? No co za... Ale... Okej. Okay. Mam to gdzieś, pogramy sobie razem na konsoli. To był piękny poranek w Nowym Meksyku. O wschodzie słońca zaczaiłem się w wąwozie niedaleko Finewood. Gdy nadjechał pociąg Pacific Union, wskoczyłem do środka.
Tam już jakiś Meksykaniec zabrabiał ludzi. Rzuciłem się na niego, wywiązała się strzelanina. Drapnąłem jeden worek, gdy wskoczyłem do drugiego wagonu, jakaś ruda małpa zdzieliła mnie w twarz. Wypadły diamenty, ale zebrałem pieniądze. Udało mi się wyskoczyć do najbliższej stacji. A to wszystko przy stole. Uwierzysz, że w tym pociągu był szeryf? Jak uciekałem na stacji, jego kule świszczały mi nad głową. To było coś, mówię ci. Ten pociąg od miesiąca nie kursuje. Co? Jak tu mi nie wierzysz? Mam z ciebie zrobić sito? Wiesz co, coś bym tu zmieniła. Może jakiś remoncik zrobimy? Remoncik? Ty no w sumie... Chyba jeszcze mamy cioteczkę w ogrodzie. Może wykop wujka jakiś był taki lepiej zbudowany. Dobra, wujka, idę po łopatę. Fajna ta książka. Proszę nie komentować na głos, jest pan w czytelni. Przepraszam. Nie szkodzi. Ale nie wiem czemu miałem wrażenie, że hobbity to inaczej wyglądają. Może pan wypożyczy sobie książkę do domu? A dobry pomysł, dobry... Macie gry planszowe? Tak, można sobie zagrać na miejscu, tylko trzeba się zachowywać cicho. A no to to się rozumie! Natychmiast stąd wyjdź! I nie wracaj! O, nowe gry pani ma, co? Tak, łatwe, przyjemne i ciche. Super, ja sobie to spróbuję, Świetny wybór. To taki Carcassonne jest? Tak, tylko że na dwie osoby. A co się robi z tymi dużymi płytkami? Układa się z nich mury, wszystko znajdziesz w instrukcji. Wow, czad! Miłego grania. Wow, tu są chlebiki! Tak są. Oj, ale ja w to sam nie zagram chyba, nie? Tak jak mówiłam wcześniej, to gra dla dwóch osób. Ale wiesz co? Może poczytaj sobie książkę. Co? Są tu nawet opisy cycuszków. Ekstra! Ja to wezmę do domu może, co? Tak, weź i idź. Ty, co tam zaś klepiesz? A piszę tekst o deckbuildingu. O, w końcu coś ciekawego. Ty, o deckbuildingu, to ja ci to mogę sporo powiedzieć. Wiesz, tylko czekaj, przyniosę rekwizyty. Co? Ale jakie rekwizyty? Coś ty to przyniósł. No będziemy o budowaniu pokładu gadać, nie? No to przyniosłem ci takie poglądowe narzędzia, żebyś widział. A o budowaniu łodzi to ja ci wszystko mogę powiedzieć. Ej, deckbuilding, czyli budowanie talii kart. A, to taki deck! A kurczę, to nie te narzędzia. Ty czekaj, przyniosę dobre rekwizyty. Co? No, to sobie wydrukujemy talię, co nie? No, nie takie budowanie talii, tylko sposób rozgrywki. To taka mechanika w grach jest. A, to nie potrzebujemy tej drukarki? A ty co robisz? Buduję stali, to mnie uspokaja. Aha, to miłego. No hej, mam coś dla ciebie na walentynki. Oj, naprawdę nie musiałeś. Ale zmusiałem. Jestem miła. Co tam masz? Kwiatki, czekoladki? Sama zobacz. To co, wspólny wieczór? Aha. Och, było super. Aha. Powtórzymy to? Okej. Dobra, to teraz ja rzucam pierwsza. Nie uwierzysz, schodziłam całe miasto, byłam w kilku galeriach i nic nie znalazłam na Dzień Matki. Ty to rozumiesz? Parę stówek poszło i nic. Ty, a może planszówkę mamie kupisz?
To jest bardzo dobry pomysł, tylko jaką grę wybiorę dla mamusi? No przecież ci podpowiem parę gier, które będą dobrym prezentem na Dzień Matki. Och, super, będę ci bardzo wdzięczna. A, no nie, no zwariuję zaraz, no. Czemu? No próbuję znaleźć coś na Dzień Dziecka dla dzieciaków, ale nie mogę się zdecydować na nic, no. Ale jakich dzieciaków? No wszyscy dookoła to mają dzieci, to myślę, że wezmę, pokupuję jakieś, nie, no ale kurczę, no to nie wiem co, tego tu tyle jest, tyle zabawek, gadżetów jakichś, co ja mam wybrać? Ej, no to może jakąś planszówkę? A, no dobra, Mądralo, ale jaką? A to poczekaj chwileczkę, już się dowiemy. No hej, słuchaj, ej, powiedz mi, jaką planszóweczkę ty byś polecił na Dzień Dziecka, co? Ej, nie, hej, ale nie, halo, hej, słuchaj, nie, ja nie chcę, żebyś ty kręcił, tylko żebyś mi, halo, hej, tytuł mi tylko podaj, ej, ty, no tytuł, ty, halo, no nie. Ty co? Zaś będzie tak dużo gadał. Ej, co ty robisz? Ty, no gry przyszły. Ej, no właśnie widzę, ale dlaczego je wszystkie rozpakowałeś? Ty, no ale obca, jakie fajne tytuły, te ze programy, nie? No ale przecież to dla dzieci miało być. Ty, no w sumie, ale tak sobie myślę, to nie nasze dzieci, to kupimy po jakichś żelkach czy coś, nie? Siemka, co tam masz? Ekosystem. Ty, ładne to takie, co się w tym robi? A zbieramy zestawy kart ze zwierzętami i tworzymy łańcuchy pokarmowe. Łańcuchy... Co robisz, tato? Oglądam program przyrodniczy. Siadaj, młody. O, jaki ładny zajączek. Patrz, młody, jak go zmiotło, no. Ta natura. Tylko trochę futerka zostało. Ty, a to drugie, to co to? Park smoków, taka prosta gra o budowaniu zoo dla smoków. Zoo dla smoków? No coś takiego jak park jurajski, tylko smoki zamiast dinozaurów. Tato, co to oglądasz? Park jurajski, taki przygodowy film o zoo z dinozaurami. Siadaj, młody. Ja, z dinusami? Wiesz co, ja to sobie dziś odpuszczę granie. Okej. Okay. Ale w życiu to by było tak fajnie kostkami rzucać, nie? Żeby tam się o wszystkim decydowały i ty nie musisz o niczym myśleć, nie? Chyba by się to nie sprawdziło tak, jak myślisz. No co ty, ale niby że czemu nie? Dobra, to spróbuj. A spróbuję. Nowiutka Forza Horizon 5, czy może obrady Sejmu w TV? A kosteczki. A. Stroganow na zimno czy na ciepło? Kosteczki. A. No nic, może będzie dobre. Ale tego już wypiłem. Czy mi się chce iść już do ubikacji? Nie chcę. No to dzisiaj wieczorkiem Sagrada, czy... Miałem robić znes Sagrada może chyba, ale eksperyment. Przecież wiadomka, tu kości muszą być. Na początku mówiłem, że to jest jakaś głupota, no nie, eksperymenty sobie wymyślili, kostki. Ty wiesz co, garów to ty byś nie kupował na tyle zakupach. Co? Na jakich tyle zakupach? Ty, no ja wiem, że tanio, no ale straszny szajs. Ale co? No chciałam sobie zrobić jajeczko sadzone i się zjarało. No to trzeba się nauczyć gotować, a nie na patelnię zwalać. Nie jajko, tylko patelnia się zjarała. No normalnie ją stopiło. Jaka patelnia? No taka mała czerwona. Ty sobie chyba jaja robisz? No przecież mówiłam, że chciałam, ale się zjarało. Ojeju, to są foremki na mafinki. No... Rany boskie, nie spodziewałam się, naprawdę upieczasz dla mnie mafinki? Ależ to będzie piękny wieczór, jak ja się cieszę, naprawdę.
będą czekoladowe, oby były czekoladowe, proszę, niech będą czekoladowe, naprawdę, jeju, a nie wiem, co tym razem przeskrowałeś, ale chyba ci tym razem wybaczę. Jeju, jak się cieszę, lecę wybrać kieckę na wieczór, dobra. Naprawdę, nie sądziłam, że dla mnie to upieczesz. No, wzruszyłam się. Co to są te całe mufonki? Jak to się pisze? No hej, ty, co robicie dziś wieczorem? No, no, no ty, to wpadnijcie. No, zaglądnijcie, jasne, no, super, do zobaczenia, hejka. Dzięki za zaproszenie. Super się tak spotkać, a co zaplanowałeś? Zagramy sobie w planszówkę. Ty, no, ponoć gry planszowe są teraz bardzo popularne. No tak, ja kiedyś grałem w Monopoly i było super. Monopoly? Serio? Słuchaj, dzisiaj sobie zagramy coś lepszego w prawdziwą planszówkę. To będzie doświadczenie, mówię wam. Nie otwiera jeszcze browarka, wytłumaczę wam na spokojnie jeszcze zasady najpierw. A lekko zajmie już godzinkę, może troszkę więcej, bo wiecie, trochę tego jest, każdy będzie grał trochę inaczej, ale spoko, ogarniemy wszystko, będziecie się świetnie bawić. Okej, moi drodzy, słuchajcie, ostatni plan z zagospodarowaniem Marsa troszeczkę nie wyszedł, prawda? Ale spokojnie, nie zrażamy się, nie zwalniamy tempa, mamy nowe, świeże koncepcje. Zbudujemy bazę kosmiczną? Nie. Uruchomimy stałe, tanie połączenia z Marsem, żeby ułatwić życie i pracę kolonistom? Nie, ale podbijemy dalekie, nieznane światy. Ale jak? Na Ganymedesie mamy stocznię, z której wystartują statki kolonizacyjne w stronę najbliższej galaktyki. Wow, to my jesteśmy w stanie zrobić coś takiego? Ależ to nie jest żaden problem. Wystarczy wsadzić ludzi na pokład rakiety i wystrzelić w stronę najsilniejszego światełka. No ale lot potrwa kilkaset lat. Przecież koloniści nie dożyją dotarcia do celu. Spokojnie, spokojnie. Zamrozimy ich i po problemie. Ależ my chyba nie dysponujemy technologią odmrażania. Moja droga, spokojnie. Wszystko bardzo dobrze przemyślałem. Lot potrwa kilkaset lat. W tym czasie wymyślimy nowe, szybsze, lepsze napędy. Wymyślimy także, jak rozmrozić ludzi, których wcześniej zamroziliśmy. Więc wystrzelimy nowy statek, który dogoni tamten i rozmrozi szczęśliwie wszystkich kolonistów. Wszyscy będą zadowoleni, a misja zakończy się powodzeniem. Natomiast dobry PR potrzebujemy już teraz. Moi drodzy, możemy być dumni. Misja wystrzelenia kolonistów z Ganymedesa przebiegła pomyślnie. Mamy sukces. Zaraz nasi bohaterowie przejdą do modułu sypialnianego i skorzystają z lodówek. O, no tak, tak. I przygotowaliśmy specjalne niespodzianki dla naszych śmiałków. Jaką niespodziankę? Mój dział wcisnął do każdej lodóweczki, każdego kolonisty, drobne przysmaczki tam, żeby się lepiej leciało, prawda? Jakieś lody, kabanoski, piwerko dla umilenia czasu. Ale oni przecież mają być zahibernowani. Za co? Nie, mieli przespać cały lot, nie? No to dostali wszyscy po paczce leków nasennych. No, ale chyba wyposażyliście statek w lodówki hibernacyjne. No były tam w projekcie jakieś takie lodówki, no ale większość budżetu to na marketing poszło, one strasznie drogie takie były, to zastąpiliśmy turystycznymi, tańszymi, fajne, kompaktowe. Chyba sobie żartujesz. No to chyba akcje firmy znów polecą w dół. Hejka, ty słuchaj, bo na imprezkę idziemy. Tak sobie myślę, może miałbyś coś takiego imprezowego, ale że sobie w parach można było zagrać, co? O, hej, wiesz co? Myślę, że gierki małżeńskie doskonale się do tego nadadzą. To fajnie wygląda. Jaki komiks, nie? Dobre. Tylko muszę cię ostrzec. Rebelka, ale będzie ubaw przy tym. No tak, ale jeżeli do tego siądziesz... Nie, super, bierę to, dzięki, nie? A ty co to robisz?
Pamiętasz tą pozycję płonąca świeca? Sprawdziłem, o co w niej chodzi. A sprawdziłeś, jak działa w trybie solo? Bo dziś śpisz w salonie. Co pan robił 6 grudnia? 6? 6 to chyba niepożądani goście na stół trafili. Na stół, więc przyznaje się pan. No tak, rozłożyliśmy ich. Jak do tego doszło? Nie no, wszyscy się napracowaliśmy, bo roboty było bardzo dużo, nie? Jeszcze przy tym trzeba było uważać, że te dowody całe na jaw nie wyszły, bo to wiadomo, nie? A co było później? No, kiedy skończyliśmy z tymi gośćmi, tośmy chcieli iść w Eldorado. Ucieczka do Ameryki Południowej, hm? Myśleliście, że się uda? No zawsze się udawało, nie? To tyle razy żeśmy robili. Tylko teraz to miały wejść do gry jeszcze te demony dżungli całe. To jakiś nowy kartel. Muszę powiadomić DEA. A nie jaki kartel, nie. To te duchy takie tam się po jaskiniach i po dżungli kryją. Czyli wolni strzelcy. Ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, że poszukujecie mitycznego złotego miasta. Mitycznego czego? Nie, my do Eldorado to co chwilę trafiamy, tylko teraz się nie udało. Dlaczego? No byliśmy zmęczeni tą całą zabawą z morderstwem, to żeśmy poszli w sen. Zabawą? Jak w ogóle możesz tak mówić? Ja tam wiem, że nie każdy to lubi takie rzeczy, ale to dla mnie spoko było. Dobra, kończmy z tym. Co zrobiliście z donutami? Donutami? Co ty, żadnych pączków przy grach. Przecież jedzeniem to ja się za każdym razem ubabram. Co? Przy jakich grach? No przecież mówię, że cały czas, że graliśmy w niepożądanych gości i sen, nie? Ja już nic z tego nie rozumiem. Spoko, ja też czasami tak mam, ale ostatnio to sobie kupiłem z polecenia tą encyklopedię, nie? I powiem ci, już na literce B jestem. Ogólnie spoko książka, nie? Tylko kurczę, coś tam się fabuła do końca nie klei. Dobrze, jest pan wolny. Ani nie, ja zajęty jestem, nie? Spoko babeczka, czasami coś tam się po mnie pokrzyczy, trochę pozłości, ale ogólnie to nie narzekam. Pakuj się. Co? Ale dlaczego? Ja przepraszam, ja naprawdę przepraszam. To ostatnie zamówienie już było. W tym miesiącu więcej planszówek naprawdę nie kupię. No, daj mi jeszcze szansę, nie wyrzucaj mnie. Ja wezmę i posprzątam te planszóweczki wszystkie, co tam w sypialni takie porozrzucane leżą. Co? Ja to wszystko poukładam, znajdę miejsce na to, no. Pakuj się, bo na majówkę jedziemy, a o tym zamówieniu to sobie jeszcze porozmawiamy. A, że na majówkę się spakować. No, tak myślałem, wziąć jakieś gry ze sobą czy coś? Ej, spakowałem się, tylko nie wiem, którą grę zabrać. Na pewno tę mniejszą. Ale czemu? Bo się nie zmieścimy do auta ze wszystkim. Ty, ale czekaj, mieliśmy pociągiem jechać, nie? Słuchaj, mam 2 walizki już spakowane, a jeszcze nie wybrałam sukienek, więc sorry, ale nie będę się z tym wszystkim taszczyła do pociągu. Ty, no ale my jedziemy tylko na 2 dni. To mówiłeś, że co zamówiłeś ostatnio? To ja poprowadzę, żebyś się mogła napić ze znajomymi, nie? No. No, to tego. Co tam u was w ogóle, co? No, niby się kula, ale jakiś taki ostatnio jestem strasznie taki... No, wszyscy mamy ostatnio jakiegoś takiego strasznego muła. Może w coś zagramy? Nie wziąłem żadnej gry, nie chciałem się taszczyć torby ze sobą. Oj, spoczko, mam coś, co mi się zmieściło w torebce. Poczekaj chwileczkę, już to... No... No gdzieś to tutaj miałam. Chwilę. No zaraz znajdę. No, to dajesz. Ej, kto zeżarł mój jogurt? Nie ja. Ja też nie. Przecież widzę, że to ty. No chyba raczej nie. No, że tak powiem, dowody wskazują na ciebie. Ty, ale to, że ty oglądasz te całe CSI, jakieś tam gniarze innych Malanowskich, to jeszcze z ciebie nie robi detektywa, nie? Jesteś brudny z jogurtu. Nie sądzę? No to ja się przesuwam tu i aktywuję tą umiejętność. Jesteś Howardem Latimerem. Co? Ale skąd wiedziałeś tak szybko? W jaki sposób? No już dobrze, gramy jeszcze raz. Dobra, to ja się przesuwam tutaj i przestawiam statek. I jesteś tą zieloną Miss Grant, tak? No nie, no to jest niemożliwe, nie, gramy jeszcze raz. No to ja sobie przesunę pionek na Callahana, bo on jest Kubą rozprywaczem.
Nie no, to jest w ogóle niemożliwe. W jaki sposób ty wiedziałeś, że tak szybko, że to jestem ja? Jak? No, to przecież to niemożliwe, żebyś była taka dobra. A w ogóle to bardzo ładnie ci w tych okularach. A, dziękuję, miło, że zauważyłaś. Ty! Ej, co powiecie na kakao? Dobry pomysł, z przyjemnością. O, tak, to ja wszystko przygotuję, aby sobie usiądźcie. No, to pyszne kakałko już gotowe. Ale mi chodziło o grę kakao. Co? To sama sobie wypij, jak nie chcecie. No, to co myślicie o kakao? No, jak dla mnie to takie, czegoś tutaj zabrakło, nie wiem, mało słodkie czy coś, może proporcje trochę tam, nie wiem, kakao, mleko, nie wiem, takie jakieś to trochę. Następnym razem pewnie będzie lepsze, musisz jeszcze trochę. Tak? Następnym razem nawet wody nie dostaniesz. Ej, ale ja dalej o grze mówię. Sorry. Hejka, ty no ja ci powiem, że jesień to już jest na całego, ty to rozumiesz? U mnie w pracy wszystkie dziewczyny już są chore. Hej, co? Ty spadaj mi stąd, bo mnie zaraz zarazisz, nie? Nie no, co ty, mnie się przecież żadne przeziębienia nie mają, bardzo dobrze o tym... Wiesz... Ty no, coś ty to narobiła, żeś miał kichała cały w tym jestem. Oj, nic ci przecież nie będzie, no to ja lecę, hej. O, i rozłożyło cię. No ciekawe czemu. No ja nie wiem, ale to chyba ta cała jesień, wiesz, bo kurczę, wszyscy dookoła są chorzy, wszyscy, naprawdę, wszyscy moi znajomi się wzięli i pochorowali, są niedysponowani, no, rozumiesz to? Ja nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, nie wiem, kto tak strasznie roznosi. Dopiero co u każdego byłam i wszyscy byli zdrowi, a teraz nagle wszyscy są chorzy. No ja nie wiem, kto. No ale spokojnie, będę się mogła przynajmniej tobą zająć, bo nic lepszego nie mam do roboty. A miło, to ja... No bo ty to jak jesteś chory, to taki prawie umierający, nie? Ale spokojnie, ja się wszystkim zajmę. Czego ci potrzeba? Ja... Naprawdę, wszyściusieńkim się zajmę. Będziesz miał jak w luksusowym, prywatnym sanatorium, mówię ci. To ja... O rany, wyprzedaż w moim ulubionym sklepie, to ja lecę, pa! Ja bym chciał tylko herbatki ciepłej. Halo... Halo? Gdzie jesteś? Ty ojciec, zagrasz w King Domino? Co? A co to się tu w tym to robi? No, układa się domino w krainy takie. Domino to... Ale co ty mi to tu pokazujesz? Gdzie to ma oczka jakieś? Jak domino, no? Jakie to ma być domino? Ja nie wiem, wy to teraz, to wasze pokolenie to jest jakieś dziwne. Wszystko musicie pozmieniać, tak? Zero szacunku dla tradycji. Nic. Wszystko musicie pozmieniać na swoje, tak? Nie mogło być normalne domino, tylko jakieś bazgrołki na tym tutaj. Ja nie wiem, co to w ogóle ma być. Domino? Nie takie, nie? Karty co? Na kartach jakieś tam maszkarony są, inne jakieś czarowniki czy takie. To nie można normalnie. My za naszych czasów to mieliśmy normalne, zwykłe karty. Normalne, zwykłe domino. Teraz to wszystko musi być inne, tak? Wszystko. Wszędzie wleziecie z tymi swoimi innościowymi butami normalnie. Co? Ja nie wiem. Idę do sklepu teraz, to co? Kiedyś to było mleko, tak? Miałem mleko, kupowałem mleko, dostawałem mleko. Teraz to ja nie mam mleko. Ja mam mleko 1,5 czy 2,0. Ja mam mleko bez laktozy, bez glutenu. To ja sam sobie mam to wszystko do niego dodać. Co to ma być? Ty, wasze czasy, to wszystko i takie domino mi. A czekaj, co? Ty, jaka fajna rybka. Ty, mamuci, kto jest taki? Mamuci. Ty wiesz co, może zagrajmy sobie, synek. Co? Ciekawe to, ciekawe. Aha. Witam Państwa, dobry wieczór. W ostatnim czasie odnotowano wzrost sprzedaży produktów detalicznych, co oznacza, że przed sklepami ustawiają się długie kolejki kupujących. Niestety dostawcy nie są w stanie sprostać wymogom. W trosce o obywateli Ministerstwo Gospodarki przygotowało symulator pozwalający przygotować się na niebezpieczeństwa kapitalizmu. Gra Kolejka. Polecamy wszystkim towarzyszom. Cukier jest dla gości!
Siegi znowu wygrana. Ej, no nie musiałeś mnie aż tak miażdżyć. Ty no co nie? To jest granie jakieś popierdółki. Wiesz co? Nie chce mi się już grać. Co? Przegrywać z nim umiemy, co? Przyzwyczajaj się. Nie umiesz się bawić. Bawić? To ja się klockami mogę. Co teraz gramy? Ja już nie chcę. Ej, może po prostu jakąś kooperację zagracie? A co to takiego? A w tym można wygrywać? Jak to w ogóle możliwe? No nie poszło nam, ale fajnie tak się razem gra. Przyjemnie się tak wspólnie główkuje, o ile się komuś Napoleon nie włącza. Ta, przyjemny. Coś żeście zawalili, przez strategia była kurde idealna. No widać nie do końca. A bo co chwilę coś wymyślaliście, gdybym grał sam, to bym wygrał. No tak, to na pewno. Ja już z wami w te pierdoły nie gram. To co, my jeszcze raz? Jasne, pokażmy tej grze, kto tu rządzi. Hej, no co tam? No hejka, ty słuchaj, udało mi się wszystko załatwić, nie? Mam dla ciebie te materiały do filmu. Do jakiego filmu? Ale mówiłeś ostatnio coś, że myślisz o tym, no, materiale takim o kościach czy coś, nie? No nie wiem dlaczego akurat o kościach czy coś, ale sobie pomyślałem, pomogę. O, świetnie, a co zorganizowałeś? A no wiesz co, no tego, udało mi się kupić pół świniaka, nie? To wziąłem ładnie, go tam poporcjowałem, wszystko porobiłem, oczyściłem, żeby było o czym gadać, nie? Tak samo zrobiłem z Indorem, tego kurczaka to ja ci zostawiłem, no bo tam wiesz, może będziesz chciał coś nakręcić, żeby w filmie pokazać, no to niech to będzie takie na żywo, spontanicznie, prawda, nie? Ale powiem ci, że przy tym porcjowaniu, oczyszczaniu to ja się tak umęczyłem. Ty, ale ja kanał o planszówkach prowadzę. Ty no właśnie to się tak zastanawiałem, nie? Czemu akurat o kościach, skoro ty o tych planszówkach cały czas gadasz, no i tak sobie... O kurwa! Już więcej nic nie zjem. Co proszę? Ej, no ja już naprawdę nic nie chcę jeść, no. Oj, ale to trzeba było myśleć przed idiotycznymi zakupami. No ale mięso to można zamrozić, nie? A czy my mamy w domu przemysłową mroźnię? Nie? No, to przynieś ci listeczek mięty na trawienie, zanim przyniosę żeberka, czy sobie zieleninkę darujesz? No już jestem, możemy zaczynać. Co? Ale z czym zaczynać? No mówiłeś ostatnio, że będziesz coś o koszulkach robił, nie? No ale nie chodziło mi o... Spokojnie, mam tu wszystko, co potrzeba. Mam coś na elegancko, coś na co dzień. Czekaj, nie takie koszulki. Znaczy się coś bardziej imprezowego, czy takiego na elegancko raczej? Na karty koszulki, na karty. Ale jak na karty? Po co karty owijać w koszulki? No takie małe, ochronne, żeby się karty nie zniszczyły. No to teraz to mnie wkurzyłeś. No, to teraz mi wszystko ogarniesz. Niby jak ogarnę? Proszę mi to wszystko ładnie teraz wyprasować, poskładać, skoro nie potrafisz jasno komunikować, co masz w planach. Ty, ale ja niczego nie będę prasował. Dzwoniłam do twojej żony i jest voucher do wykorzystania za gierki małżeńskie, 180 minut prasowania. Mówię, nic nie będę prasował. Tego się spodziewałam. Proszę. Halo? Dobra, gdzie masz to żelazko? Ale się obżarłem. Jarzynowa to cię wysła jak nigdy. Dzięki. To może teraz troszeczkę się poruszamy? No chyba sobie żartujesz zaraz, Kevin, w telewizji. Ej, to może rozeszamy szare komórki, jakaś mała gierka, co? Co ciekawego proponujesz? Odjechane jednorożce albo eksplodujące katki. O, brutalnie będzie. Spróbujmy. Więcej z wami w nic nie gram. Bla, bla, bla. Nic z wami nie gram. Co, nie potrafimy przegrywać, nie? Te gry są po prostu jakieś poryte. Sama jesteś poryta. Twoja sałatka tu mi w gardle stanęła. Coś ty to toporkiem siekała? To za rok sobie sam zrób. Ja tak czułem, że to zły pomysł będzie. A trzeba było sobie drinka zrobić, siąść przed telewizorem i Kevina oglądać. Tak jak tradycja nakazuje. Cześć, jak tam świąteczny nastrój? Całkiem zabity. Mogłeś zostać w domu. No ale co z wami? Myślałem, że sobie w coś zagramy. Ta, najlepiej to kto będzie milczał najdłużej. Ta, i tak wiem kto przegra. Przynajmniej mam o czym mówić. A ty masz prawie 40 lat i zachowujesz się jak dziecko.
O, już jesteś. Super. Wszystko kupiłam. Gdzie są te słodziaki? Ty, co kupiłaś? Jakie słodziaki? No, kupiłam drapaki i zabaweczki, jedzonko takie na mokro, takie suche też. No i wzięłam też, kuwetki są w aucie, no i w ogóle tam reszta rzeczy w samochodzie została, musimy to poprzenosić. Ty, ale po co nam to? Ej, no przecież pisałeś, że przeprowadziłeś koty. Ty, że przyniosłem grę koty. Oj, to chyba kociego jedzonka nie będę mogła zwrócić. To zjesz, pewnie nie będzie gorsze od twoich obiadów. Ej, co ja teraz z tym wszystkim zrobię? Mielonki możesz wsunąć na śniadanie, nie? Ja ci zaraz wsunę. Wiem, znajdę jakiegoś kotełka. Co? Ty, ale żadnego kota, przecież ja mam uczulenie. No to noś maseczkę i nie dotykaj oczu. Dzisiaj koło auta chodził taki piękny koteczek. Będzie w sam raz. No chyba sobie żartujesz, nie będziesz mi tu żadnego przybłędy ściągać. Poza tym to może być czyjś kot, nie? Oj, tam na obruszce nie był podpisany, lecę. Co? Nie, ej, nie chcę żadnego kota, nie, ja psy wolę, no. Ty, ale co ty to robisz? Cosplaya cyberpunkowego takiego robię. Skąd ci się to wzięło? A graliśmy w taką grę, gdzie się takie różne gadżety w ciele ma i to takie zarąbiste jest, nie? Takie rzeczy można robić, panie, śrubokręt tutaj, bojowy mikser jakiś. Serio? Jakieś graty przyczepione do ciała mają być fajne? No ale obcaj, tu mam rozszerzoną rzeczywistość, taką, nie, narzędzia w rękach, wszystko. No teraz to nie ma rzeczy niemożliwych. No tak, jeszcze sobie silnik odrzutowy do tyłka wsadź, żeby móc latać. Co to w ogóle za gra była? A to te Kroniki Zbrodni 2400 były. A silnik odrzutowy to mam zawsze jak gotujesz, nie? Ej, ale obczaj to, teraz wejdę do cyberprzestrzeni. Ej, ale jakiej cyberprzestrzeni? Co ty tam widzisz? Ej, halo? Ej? Ej, coś ty tam całkiem odpłynął? Halo? Ej? No to teraz to ja ci dam silnik odrzutowy po moim jedzeniu. No klasa. Ale czad, normalnie to aż to czułem na ciele. Ej, może się trochę pościgamy dzisiaj, co? No jasne, raczej czekaj. Dobra, odpalaj furacza i jedziemy. Wiesz co, mi chodziło o grę kruki, w której się ścigamy. No ale jak? Ptaka mi nie auta. Hej, ty, mam dla ciebie taki mały prezent, nie? O, wow, naprawdę nie trzeba było. Nie, no tam kiedyś mówiłeś, że tą matę do gry jakąś taką byś chciał, nie? A tak sobie pomyślałem, że za te wszystkie tam planszówki, co razem ogrywamy i w ogóle, no to proszę, nie? Wiesz co, ale to jest mata do akupresury. No, to że tam jak się długo siedzi, to żeby się plecy nie męczyły, czy coś tam. No, nie taką matę chciałeś? No nie? Okej. Dobry wieczór, witam Państwa w specjalnym wydaniu informacji. Z całego świata dobiegają nas niepokojące informacje o pewnym zjawisku. Zjawisku nadeptywania na ostre drewniane przedmioty powodujące silny atak bólu, napady przeklinania oraz nienawiści do całego otoczenia. Co powoduje to zjawisko? Co się dzieje i czy mamy do czynienia z globalną pandemią? Nasza reporterka jest w jednym ze szpitali. Dobry wieczór Państwu, dziękuję za oddanie mi głosu. Znajduję się w jednym z lokalnych szpitali, który przeżywa prawdziwe oblężenie pacjentów. Skala omawianego problemu według fachowców może wynosić nawet... Aha, czyli szpitale są przepełnione.
Tak, tak, szpitale są przepełnione, natomiast innego powodu, dlatego nikt nie miał czasu, żeby ze mną rozmawiać, a skala omawianego problemu może dotyczyć nawet 10 przypadków rocznie. Mm-hmm. Wzbogacenie o te informacje, przeanalizujmy całą sytuację, z czym mamy do czynienia, jaka jest natura zagrożenia, czy to globalna pandemia, czy spisek wydawców gier planszowych, a może spisek producenta duńskich klocków, który chce odwrócić uwagę od problemu ze swoimi zabawkami. Sprawdźmy, co jest istotą problemu. Zajmie się tym na specjalista w naszym studiu. Zapraszamy. Ty, no ja już normalnie nie oglądam tej telewizji, nie? To jest jakieś powariowane. Co oni w tych wiadomościach wszystkich wymyślają, wygadują, jakieś pierdoły niestworzone, już nam następną pandemię szykują. Ja nie wiem, co to ma być, nie? Wymyślają, zaraz to nas będą dzielili na tych, co kurczę wolą te drewniane pioneczki od figurek plastikowych. I co? Tak mamy żyć? Ja to pierniczę. Ja się przesiadam na jakieś serwisy streamingowe, żadnych wiadomości, nie wiem, YouTube sobie będę oglądał, czy coś takiego, nie? Takie pierdoły, jak ty, co to było? Ozesty mały drewniany A co z tobą? A, ten mózg to mi się dzisiaj nie obudził. Akurat mam przy sobie coś, co ci pomoże, nie? Weź se. Łyknij sobie od razu. A co to takiego? A, to coś, co oczyszcza ciało i umysł. A, co mi tam? No, zaraz zadziała. No, nic nie... A, dobry środek przeczyszczający to każdego obudzi.
Te, a co to masz nowego? Nowa Gwinea od twórcy Ubongo. Czekaj, czekaj, ale znaczy, że nowy planszowy Tetris? No, można to tak ująć, chociaż... Ło, ale cię rozgromię dzisiaj, ty słuchaj, ja to jestem mistrzem Tetrisa, normalnie, ty to czujesz? Ja zawsze tam przy sobie konsolkę, nie, żeby sobie potrenować, pa, normalnie, tu, o, se, lecę tak, se, nie, pa, na jedną rękę sobie mogę, ty, a czasami nawet na dwie, to, a, nie ma problemu, żadnego problemu, ty, ostatnio to na Xboxie to normalnie po raz 10 wziąłem i wbiłem 100% w Tetrisie, nie, to, nie ma lipy. Okej, dobra, ale... Tu jest taki mały twist w rozgrywce, który może ci naprzeć trochę krwi. Spoko, spoko, nie dygaj, rozkładaj mi to na stół już. Gwina! Tak to się robi. Stykają ci się płytki. Co? Ale jak? Gwina! Teraz się mam. Zaś masz babola. Nie, no to... Ale to niemożliwe, no! Ty, no i gdzie ten mistrzowski kunszt, co? O, pionki się poprzestawiały, ale peszek, teraz nie wiemy, kto prowadził. Ej, no przecież nie zdobyłeś żadnych punktów. Aj, gdybyśmy tylko mieli coś na potwierdzenie. Tofik, gdzie jesteś, Tofik? Halo, Tofik. Ty, jaki Tofik? Żółw mi uciekł. Jaki zaś żółw? No kupiłem sobie żółwia, nie? No i tak przyniosłem go, patrzę w pojemniku, on jakiś taki nieruchawy trochę, tak myślałem, kurczę, zdechło się Bidoczkowi czy coś. No wyciągłem go na chwilkę, ten skubaniec, jak odwróciłem głowę, to tak zapierniczał, no zniknął, no. Ty nie wiem, sałatem go wywap... Ta, sałata, to jest myśl. Tylko żebyś zdążył go złapać. Hehehe, bardzo śmieszny. To mi ty poleciał. Wiesz co? To ja sobie faktycznie to King Domino ze sobą wezmę. O, ale pamiętaj wyjąć elementy. A nie, do torebki to ja spokojnie to zmieszczę. Muszę tylko wyjąć z niej kilka rzeczy i będzie. Ej, to jak skończysz, to się może z tego zabiorę, co? No jasne, czemu nie? Myślę, że nie ma najmniejszego problemu. Wieczorne piwko, to może ja też się skuszę, co? Oj kurczę, wiesz co, ale tam są strasznie małe stoliki, a my już mamy komplet, więc chyba tak nie bardzo. Może następnym razem, co? A, no to spoko, nie? Przepraszam. Ty, jak te kosteczki były? To... 3 godziny grania w pizdu? Te nowe planszetki to dobre są. Żadna kosteczka się nie przesunęła. No faktycznie są rewelacyjne. Wszystko się trzyma na swoim miejscu. To był świetny zakup. Oj. O torebkę mi się obrusik zahaczył. I zaś 3 godziny gry poszły w pizdu. Siemaneczko, mam coś dla was. Oj, ale nic nie musiałeś. Kupiłem wam planszówkę. Naprawdę? My też ostatnio sobie kupiliśmy planszóweczkę, bo tak polecałeś granie, no to po prostu musieliśmy. Wiem, zrobimy sobie dzisiaj wieczór gier. Fantastycznie! To zaczniemy od tego, co żeście kupili. Co to takiego? Rewelacyjna gra. Taka o tworzeniu własnego imperium i tam się pozyskuje surowce, rozwija infrastrukturę, rozbudowany handel jest. No naprawdę coś fantastycznego i do tego jeszcze zbiera się za wszystko punkty zwycięstwa. Ło, brzmi nieźle. To co to za gra? Katan. Wszyscy to polecają. Dziś sobie poczarujemy. O, gramy Blego Pottera? Nie, mam coś innego. Sushi będziemy skręcać? Nie, to różdżka jest. Przecież widzę, że to z zestawu sushi. No to patrz. Oż ty, jak tyś to zrobiła? Magia Mugolu. Ale żeby było fajnie dostać taki prawdziwy list z zaproszeniem na naukę do Hogwartu. A propos, to list ostatnio do ciebie przyszedł, zapomniałem ci dać. O, ciekawe. Co, jakaś magia z Hogwartu? Ta, magia z ZUS-u, o obronie przed godną emeryturą. A widzisz, witamy w prawdziwym życiu. Na Hogwarty to ty chyba trochę za stara jesteś, nie? Ha, powiedział stary cyp z jakimś kosmicznym królikiem i patykiem z twarzą na koszulce.
Shop. To shop jest. Ej, no to w co dzisiaj gramy? Przyniosłam nową grę strategiczną. Będziemy walczyli? Tak, stoczymy walkę z siłami zła atakującymi święte drzewo. Czyli klimat fantazy będzie. Rewelacja. To nie koniec atrakcji. Będziemy jeszcze przyzywać strażników lasu i wykorzystywać drzewa obronne. Rany boskie, bedomenty jak we Władcy Pierścieni. Albo drzewce jak w Warcraftcie. Ale to brzmi epicko. Mam nadzieję, że to gra z figurkami, nie? Figurki są i to takie do samodzielnego poskładania. No epicko, a będą smoki? No smoki to akurat nie, ale znajdą się wielkie, ogniste warany. Ty, no też nieźle. No ja już nie mogę. Pokazuj, pokazuj. Pradawny las. Co wy na to? A to nie jest takie trochę za bardzo kolorowe? Ty, ale wiesz, że to taka prosta gra rodzinna jest? No tak, ale będziemy grać takimi słodkimi duszkami i spróbujemy kolorowy, magiczny las uratować przed złymi ognikami. Ej, ale to będzie epicko, czy nie? Ej, zagrajmy w pradawny las. No dobra. Rozłożysz grę, a ja za chwilkę wrócę. Znowu ja? No niech ci będzie. O, rozłożyłeś. Wiesz co, bo właśnie koleżanka dzwoniła i jadę na zakupy, to zagramy sobie kiedy indziej, dobra? To pa. Co? No chyba sobie jaja robisz, ja to mam teraz poskładać? Ty, to co, gramy? No spoko, nie? Ale ty, gdzie to ma jakiś tor punktacji czy coś? A nie ma. Ty, ale to skąd będziemy wiedzieć, kto wygrał? Ty, no na koniec liczymy kryształki, które pozbieraliśmy. Co? Jaja co ze mnie robisz? Nie, serio, to zamiast toru punktacji mamy takie kryształki kolorowe. Ty, ale primo aprilis to nie dzisiaj, nie? Jak se masz ze mnie takie jaja robić, to ja z tobą nie gram. Narka. Co ty taki nie w sosie? A, amator mnie wypunktował. No, troszkę się nie dziwię. Co? No ale ty to jesteś czasami taki lęk, bur, nierób, narcyz straszny, zachować się nie potrafisz, przy grach to ty przegrywać nie umiesz w ogóle, to ty jesteś czasami taki wścibski, no nie da się z tobą wysiedzieć, wiesz? Ty, ale on mnie w grze wypunktował. Oj, to zrobiło się niezręcznie. Ej, co robisz? Co? No nie, znowu. No, ja tego nigdy nie nakręcę, no. Ale dlaczego nie nakręcisz? Ty znowu odgrywasz ubogiego Indiana Jonesa? To już to robił? On już nagrywał o Quetzalu. To jeszcze raz to robisz? Co? No nie, ostatnio o zasadach, bo teraz recenzję kręcę. A, to sobie nie przeszkadzaj. I tak to słabo zagra. No, siemka, ty, przyniosłem konsolki.
Ty, ale po co nam konsolki? Ty namówiłeś, że jakieś retro czy coś dzisiaj robimy, coś o klockach było, no to wziąłem te konsolki, na których mam Tetrisa zainstalowanego, nie? Tylko no nie da się we dwóch na jednej, to wziąłem dwie, to sobie równocześnie popykamy. Ale ja mówiłem, że w Recto Verso zagramy. A, ty, ja myślałem, że taki tytuł odcinka, że retro verso, że takie wiesz, nawiązanie, że to moda na retro, to powraca takie, nie, te stare gry, to trochę się zaskoczyłem tematem, no ale nie dyskutowałem generalnie. To co to za klocki masz? No to taka gra imprezowa jest. Taka kolorowa? To dla dzieci, nie? No właśnie nie, w sam raz się nada na spotkanie dorosłych. I wszyscy naraz coś budujemy. No nie, za każdym razem buduję dwójka. Dziwne, ale w sumie taki koop to nawet ciekawy. No, w zasadzie to gra rywalizacyjna. Czyli każdy buduje ze swoich klocków jak w Ubongo. No, właściwie to budujemy razem ze wspólnej puli klocków. To ja to się chyba pogubiłem. Możesz jeszcze raz, tylko trochę wolniej? Spóźniłam się? Nie, a na co ci ta pałeczka? Nie żadna pałeczka, tylko różdżka. Przecież będziemy grać w Harry'ego Pottera, nie? Co? Skąd ci się to wzięło? No przecież mówiłeś, że Recto Verso to chyba taki czar był, no i coś o kolorowych klockach, no to w Lego będziemy chyba grać, nie? Reducto. Co? No w Lego ten czar to Reducto był do niszczenia srebrnych klocków, nie Recto Verso. Oj, a w torebce mamy jeszcze tiarę przydziału, to co to całe Recto Verso? To taka gra imprezowa o budowaniu z klocków. A nie jest jakaś taka zakolorowa dla dorosłych? Dobra, skup się teraz, bo będę tłumaczył. No okej, nie ma problemu. Więc w swoim ruchu... Ty, ale ładne to pudełko. No tak, ładne, ładne, ale słuchaj ty mnie. A w ogóle to wczoraj znalazłam śliczny, taki ładniusi świecznik. Będzie idealny do naszego salonu. No dobra, fajnie o świeczniku, no ale posłuchaj. A co to takiego? To jest jagódka z gry, zaraz o tym opowiem. Ojeju, jagódki, jak ja bym zjadła jagodziankę. Ty pamiętasz, jak żeśmy byli nad morzem, tam mieli takie fantastyczne jagodzianki. Tak pyszne były, ale czy możesz się na chwilę skupić? No przecież czekam cały czas, a zaczniesz tłumaczyć. A w ogóle to ostatnio się tak zastanawiałam, bo wiesz, wiosna przyszła, to tak jakie kwiatki by tak na okno dać? Bo kwiatki, czy może w tym roku nie kwiatki? Może by tak coś innego pójść, jakieś takie pomidorki albo poziomki, coś takiego? No nie, no przecież nie mogę, ty masz koncentrację komara, no. A ty puszczasz bąki. No i wykładasz wybraną kartę przed siebie. Okej, kumam, a resztę odrzucam. Nie no, podajesz jej osobie po lewej. A no tak, 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 zgadza się. No, a w którym momencie walczymy? Ty, ale nie walczymy, tylko zbieramy jedzenie. Ale to jedzenie nie jest do wykarmienia armii? Tu nie ma żadnej armii, przecież mówiłem, że zbieramy zestawy kart z jedzeniem. Ej, ale jakże może nie być walki, co? Może jeszcze planszy w niej nie będzie? No przecież mówiłem, że tu nie ma żadnej planszy, nie ma też kostek, nie ma pionków. Czy ty mnie w ogóle słuchałeś? To mi to gdzieś mknęło. Możesz od początku? Coś ty to przedtem o tych komarach mówił? A ty co? Ty no, nie czuję, czemu tyle tych gier to ma, kurczę, elementy zręcznościowe? Ja to bym sobie przy planszówce chciał usiąść przy stole i odpocząć po prostu, nie? No przecież większość to gry, przy których się siedzi. No ale łapami trzeba wywijać i w ogóle nie, no patrz, tutaj to praktycznie jak szukam, to każda to ma jakieś zarządzanie ręką czy coś, czy co, jakieś gesty trzeba wykonywać czy coś takiego, mi się nie chce. Nie chodzi o żadne wywijanie. Oj, jak głupi jestem, ty, sorry, nie, to jak kumam, to chodzi o to, żeby wszyscy dobrą ręką zagrywali, nie, albo wszyscy prawą, albo lewą, to o to chodzi, nie? Hej, co porabiacie? Będziemy sobie zarządzać rękami przy stole. Co? We dwójkę i to tak przy grach jeszcze? No, będzie fajnie, przyłączysz się? Jesteście chorzy. Chyba się źle zrozumieliśmy. O, hej, już jesteś. Siadaj, przygotowałem kolację. Ojej, naprawdę, jak wspaniale. A no wiesz, czasami to tak sam z siebie to potrafię coś zorganizować, nie? Co to jest? No, kanapki. Sucha kromka z szynką, to ma być kanapka twoim zdaniem? No, ale przecież lubisz.
Wiesz co, jak do mnie zadzwoniłeś, że mam zaraz po pracy wracać do domu, to ja się spodziewałam wypasionej, romantycznej kolacji. No ale mogę świeczkę odpalić. Słowo rozczarowanie nie oddaje nawet w 50% tego, co ja właśnie czuję. O, jesteście. Może sobie w coś razem zagramy, co? Nie. Weź sobie wsadź te swoje gry, zająłbyś się czymś dla poważnych ludzi. Może w końcu byś mnie przeprosił? Ale nie mam za co. Nie masz? Tak to ci się tylko wydaje. Ale ja tylko grałem zgodnie z regułami, no. Ale nie musiałeś mnie tak atakować. Nie musiałeś wybierać mnie na swój cel cały czas. No ale graliśmy we dwójkę. Dziecinne wymówki, wiesz? Mam cię już dość. Mam cię serdecznie dość. Muszę sobie od ciebie odpocząć. Pakuję swoje rzeczy i jadę do mamusi. No ale przecież no. Masz rację, to nie jest moja wina. Nigdzie nie muszę wyjeżdżać, nigdzie nie muszę się pakować. Zadzwonię do mamusi, niech tutaj do nas przyjedzie, to rozładuje napięcie. Ej, no ale ja tego Przepraszam. Hej, może sobie coś zagramy? A jasne, dobrze, że wziąłem ze sobą grę. Tylko jedną? No proszę cię. A wy co robicie? A ty co? Chyba się zapomniałeś ubrać. A nie, no do jacuzzi właśnie idę. My się zastanawiamy, w co sobie zagrać i nam taki mały konkursik wyszedł, ile mamy gier przy sobie. To ja też się do zakładziku piszę. Ty, ale w papier nożyce to my raczej grać nie będziemy. Nie, czekaj, ja tu mam... mam taką, mam i taką i jeszcze taką i taką, to cztery wygrałem. Fuj, nie chcę wiedzieć, gdzie ty to chowałeś. Ja rozumiem, jak to wszystko się zmieściło w torebce, ale jakim cudem on zmieścił te gry do tego? Ej, ale ja tam miałem taką wodoodporną saszetkę na pasie, wiesz? Aha. Siemaneczko! Hej, co ty masz ze sobą? No jak to co? Przecież Franka Tanka robimy, nie? Ty, wszystko mam, browarki i wężyk, tylko musisz jakiś lejek dać. I co my z tym mamy zrobić? No będziemy pić przez rurkę, nie? Jak Frank the Tank w tym filmie. A skąd ci się to w ogóle wzięło? Ty nam przecież mówiłeś, że masz ochotę na Franka Tanka. Nie, chodziło mi, że może zagramy w Fish Tank, taką grę o rybkach. O, łodźmy się nie dogadali, ty... Ale spoko, zużyjemy to, nie? Tego, idę szukać lejka. Aha. Ej, nie widziałeś tutaj takiego woreczka z lekami? Lekami? Ty, no przeterminowane leki tutaj odłożyłem, idę ze śmieciami, chciałem je wyrzucić. Nie widziałem ich, ty, ale wiesz co, w ogóle to ja muszę iść, cześć, nie? No spoko, cześć. Co do... Co tak ryczycie? W Afryce jesteście? Dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o pewnej grze strategicznej, w której trzeba naprawdę sporo myśleć, przewidywać ruchy przeciwników i... A nie, chwileczkę, to nie ta gra, coś mi tu nie pasuje. Już troszeczkę lepiej, ale coś mi tu jeszcze... Ach, no tak. No, i od razu lepiej.
to dziś przeniesiemy się razem do starożytnej Grecji i zabawimy się w bogów z Olimpu. A wszystko to z Santorini. Kuba, widziałeś gdzieś pościel od mamusi? Jo, jo, siemanko, ty słuchaj normalnie, zapodawaj za tą nutę, nie? Wziąłem głośniczek taki, bo to tam u ciebie to audio takie sobie troszeczkę, nie? A jak się zdrowo nakręcimy, to potem może jakiś klubik, co, he? Co? A po co nam głośnik? Ty no mówiłeś, że dzisiaj jakieś sety ogarniamy czy coś takiego, nie? To powiem ci, DJ-owanie to zawsze mnie jakoś tak interesowało, no tylko że kurczę, z karierą w tą stronę nie poszedłem, nie? Ty, ale ja ci napisałem o set collection. Czyli nie techno? Kurczę, ty... Sorry, ja pinkole, tenis i gusia dzisiaj gra, co? Też pudło. Siatkówka? Nie, no wiesz co, ja to ci powiem szczerze, że zawsze to sobie wolałem raczej pooglądać, jak tam w gałę kopią, nie? To tego, ja sobie idę posłuchać jakiejś nutki, prawda, nie? A ty daj znać, kto tam wygrał, co? Ha? Jasne. Po co ci te wszystkie planszówki? Ty, no tak mnie dziś nasło, że może ja to bym sobie coś pokolekcjonował, nie? I tak sobie myślę, planszówki to może fajna rzecz będzie. No chyba sobie żartujesz. Nie, no co ty, nie. Tylko tak się zastanawiam, gdzie ja sobie te gry wszystkie poukładam. Mam dobre miejsce na nie. Ty, w salonie zamiast tych twoich durnostojek? Nie, w piwnicy na ogórkach. Ej ty, no co ty, nie? Ale weź, że wydobądź z siebie takiego ducha kolekcjonera. Co ty, nigdy nic nie zbierałaś? Wiesz co, raz zaczęłam zbierać cymbałki. No, ile ich masz? Jednego. Ej, co to masz za papiery, co? A nie, nic takiego. Zaś coś kupiłaś? Nie. Ty no, ale czemu nie chcesz pokazać, co? Bo mi potem otwierasz moje paczki. Oj tam, patrzę tylko, czy patrzę, są całe gry ci na regał odłożenie, czasami tam zajrzę do środka, no jeju, no, pobawić się już nie wolno. No dobra, tylko sobie wydrukowałam potwierdzenie zakupu. Co, kolekcja Monopoli Polskie Miasta? No tak, a co? Zwariowałaś, nawet kijem tej paczki nie tknę, jak przyjdzie. Dał się nabrać, a moje Gloomhaven bezpieczne. Hej, jak tam u was z wiedzą ogólną? No wiesz, nie żeby się chwalić, ale przez całą edukację przeszłam z czerwonym paskiem. Chyba na tyłku. Na świadectwie, więc nie żeby coś, ale akurat o świecie to ja wiem bardzo dużo. Mnie to życie uczyło, tam mnie nie wyskoczysz. No to może sprawdzimy, jak dobrze znacie świat. Ale Peszek, no z fryzjerką jest to mówiono, wiesz, farbowanko te sprawy, no dzisiaj nie dam rady. Ja też, nie do fryzjera, tylko no żelazko zostawiłem włączone, to ja muszę iść, nie? Ale ty nie umiesz prasować. No to tym bardziej muszę je wyłączyć. Ej młody, chodź no sobie pogramy. W to ja nie chcę. No co, boisz się, że staruszek cię ogra, co? Nie, tylko... No tak, wy młodzi to teraz nic, zero jakiegoś interesowania się światem wiedzy, edukacji, nic. My to za naszych czasów ze szkoły żeśmy wynosili prawdziwą wiedzę. I to wiemy co, gdzie, jak na świecie, a nie wy teraz tylko przed ekranami, przed komputerami przykuci jakieś tam YouTube, TikTok i inne takie. Nic, wyjdź do ludzi, porozmawiać, poznać trochę świata. Siadaj mi tutaj, już sobie zagramy. Kurczę, tatuś, to ja cię w punktach prawie zdublowałem. Ty idź ty sobie pograć na komputerze. Ale to nie gramy dalej? Nie mam już czasu na pierdoły, dziennik się zaraz zaczyna. No hejka, w co dziś pogramy? Ty, a co powiesz na dzień z treflem? Co? Chcesz mi powiedzieć, że kolejne puzzle kupiłeś? O nie. Ej no, ale dajże mi skończyć. Ostatnio portret mamusi zasłonię z jakimś pajacem w maski gazowej. Co ty masz z tymi puzzlami? Oj, to ja pójdę. Ale Trefl robi też gry.
więc potrzebuję rozkręcić pewną plantację na północ od miasteczka. Chyba możemy się dogadać. Chodzi o doprowadzenie wodociągu do tejże plantacji i oczywiście za fundusze z miejskiej kasy. I chyba nie muszę mówić, że to jest wielka szansa dla mieszkańców tego miasta. No i oczywiście dla pana także. Nie, to bardzo dobrze się składa, bo mamy budżet na stworzenie jednego dodatkowego rurociągu. Przepraszam bardzo, czy ja mogę panom przeszkodzić? Proszę pani, my tu właśnie załatwiamy pewne ważne... Ja tylko na chwileczkę, bo wie pan, chciałam zbudować basen w moim domu na południe od miasteczka, tylko potrzebuję tam dostarczyć wodę i chyba mogę się o to zwrócić do pana. Na tym Escudo zapisałam swój numer, może wieczorem obgadamy to przy drinku i już nie przeszkadzam. No chyba się nie da pan na to złapać. No to co wybierasz? Co? No gdzie ten kanał w końcu postawisz? Tylko przemyśl to bardzo dobrze, bo pamiętaj z kim gdzieś wracasz do domu. Ten kanał to ja tu dam, prawda? Serio znowu? Dobra, czytam. Co gracz po twojej lewej stronie ukrywa przed rodziną? To będzie ten tatuażyk motylka, nie? Tam wiesz gdzie. Nie, nie, nic nie mów. Co? Skąd ty to wiesz? Co? Ty ma to, ja wszystko wyjaśnię. No ja was przecież chyba... Dobra, skupcie się. Kapelusz. Sombrero. Wianek? Nie. Pokazuj dalej, pokazuj. Ten no. Kapelusz, kowbojski kapelusz. Może dodaj jakieś szczegóły, coś, cokolwiek? No ale skup się trochę. No. No i koniec czasu. No przecież czapka z daszkiem pokazuje, masz ją na sobie. No nie, no to nie było do odgadnięcia, co ty? Dobra, to teraz ja. Rytmy disco. No serio? To zgadłeś? Jestem jednością z kierownicą. Jestem jednością z kierownicą. Tak, jestem jednością. Jestem jednością z kierownicą. Jestem jednością z kierownicą. Jestem jednością z kierownicą. Możemy zaczynać. Ty, ale poza tym to wszystko gra. Może pomyśl nad jakimś leczeniem? Oj, moja głowa. Ale my zawalczyli. Kurczę, to się rok zaczął. Który w ogóle jest? Wow, już 5 stycznia. Ty, no co ty, kiedy to tak zleciało? Ej, no to może coś na rozruszanie szarych komórek? A co proponujesz? Może by tak duże sumy? Oj, nie. Nie mam miejsca, z czym się karpiem odbija. To takie roll and ride. A nie, na rolady to ja też nie mam miejsca. Gra roll and ride. Pomówmy sobie o turlankach. No to może teraz sobie zagramy w kolejowy szlak. No to zagram sobie solo. No to zaczynamy lekcję. Powtórz, I am a board game player. I am a board memleser. Nie, nie tak. I am a board game player.
I mam bam bam later. Nie. Po kolei. I. M. M. E. E. Board. Board. Game. Game. Player. Player. I am a board game player. I am barwny player. Nie! No przecież to brzmi tak samo. Nie brzmi tak samo. Co zrobisz, jak będziesz chciał w te swoje planszówki zagrać na przykład z obcokrajowcami? Zagram w grę niezależną językowo. W co? Ej, a bierzemy jakieś planszówki? No w sumie można, tylko ja już miejsca nie mam. Ty, ale musisz znaleźć tyle miejsca, ich do walizki nie wcisnę. A no, ale ja się ledwo zmieściłam do moich trzech walizek. No nie ma szans, żeby tam coś jeszcze weszło. A w ogóle to co ty chcesz zabrać? W sumie to jeszcze nie wiem, które. A może mogę pomóc? Jak masz jakieś pomysły, to dawaj. Zbierasz się. No, to ja jestem gotowy. No, to co? Wszyscy pojedzeni? To może sobie w coś zagramy, hm? Wziąłem taką gierkę. Pret-a-porter. Co wy na to powiecie? W sumie coś lekkiego może być. O, dawaj, coś sobie zagramy. Wytłumaczę wam zasady szybciutko. To tam jest tylko 20 stron, więc jakoś to pójdzie, nie? No, tylko musimy posprzątać trochę ze stołu i możemy grać. Co? Jakie zbieranie ze stołu? Nie ma żadnego zbierania ze stołu. Wiesz, że ja się nad tym napracowałam? Nie. Kosmos. Ostateczna granica. Oto przygody załogi statku ORPC Bullion, który wyruszył w 5-letnią misję. Badania niezbadanych światów, odkrywania nieodkrytych rzeczy i dotarcia tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. Dziennik kapitański, data gwiezdna 24.08.25. Dotarliśmy do planety PGI-1907IJK. Rozpoczynamy eksplorację nowego, niezbadanego świata. Kowalski, analiza. Niestety, na sensorach nie ma nic ciekawego. No nic, lecimy dalej. Dziennik kapitański, data gwiezdna 15.09.25. Dotarliśmy do planety B19UJKL8. Rozpoczynamy eksplorację niezbadanego świata. Kowalski, analiza. Kapitanie, na tej planecie nie znajduje się nic ciekawego. Dziennik kapitański, data gwiezdna 21.11.25. Dotarliśmy do planety Y7BKJ19. Rozpoczynamy eksplorację nowego świata. Kowalski, analiza. Niestety, na tej planecie nie ma nic ciekawego. Jeszcze 4,5 roku. Kapitanie, coś się pojawiło na ekranie. Co? To znaczy, z czym mamy do czynienia, Kowalski? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Czujniki milczą, mam tylko obraz. Wprowadzić żółty alarm, podnieść osłony. Osłony podniesione, kapitanie. Powiadomiłam także ambulatorium, żeby się przygotowali na najgorsze. Proszę otworzyć wszystkie kanały łączności. Możemy mieć do czynienia z pierwszym kontaktem. Nadajemy na wszystkich kanałach. Może pan mówić, kapitanie? Chwilunia, czy znaczy, kapitanie, proszę odwołać alarm. Mamy odczyty z czujników? Nie. Mam katar i troszkę mi poleciało na wyświetlacz tutaj. Tam nie ma niestety nic ciekawego. Czy ma ktoś chusteczkę pożyczyć? Ja się już z wami nie bawię. No cześć.
Hej. Nasienka. No dobra, muszę wam coś powiedzieć. Mam wirusa. Co? To po co ty przychodziłeś? Ja stąd wychodzę. No z jakimś dziadostwem do pracy żeś przychodził, zwariowałeś. Ej, no ale spokojnie mi chodziło o grę wirus. Ej, no słuchajcie, ale mi naprawdę chodziło o grę wirus. No nie wiem, ja tam wolę uważać. A, pierun wie co ty tam możesz mieć. No to ostatnio byłam... Oj, przepraszam. A, nic nie szkodzi. Ta, no tylko... No wiesz co, w towarzystwie ciebie w domu nie wychowali? Ej, no co ty, oszalałeś dzisiaj, czy co? Żeby dorosły człowiek takie rzeczy robił, to jest nie do pomyślenia. Możesz mi powiedzieć, co miałeś zrobić? Przeczytać instrukcję Władcy Kości? Tak, jesteś tego pewien? No chyba... To powiem ci, że chyba nie. Możesz mi powiedzieć, czemu jeszcze rosoły nie ma? No tak. To teraz, mój Władco Kości, spraw, żeby ten trup z lodówki trafił do gara i lepiej uwiń się szybko, bo mamusia przychodzi na obiad. No kurde, zaś nie weszły wyniki. Teraz ja. Oj, weszło. Ty, ale to są przecież jakieś jaja, no. I zaś nie weszło. Znowu się udało. Ty, no ale jak to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, ja tylko rzucam. Ta, dziecko szczęścia. Pewnie byś z tego nawet ósemkę wyrzuciła, mimo że na tych kościach cyferek nie ma, nie? Czekaj, sprawdzę. Oj, udało się. Co? Ej, no to przecież są jokery, to chyba mogą być dwie czwórki, nie? Pakuj się. Ale czemu? Lecimy do Las Vegas, a ja idę wypłacić oszczędności. No ale mamusia za chwilę przyjdzie na obiad. Wyślemy jej pocztóweczkę. Ej, skocz do sklepu po chleb tostowy, bo mam straszną ochotę na tosty. No dobra, zaraz wracam. A, to ścieki. Ej, ale gdzie są dla mnie? A, nie ma. No ale to przecież ja chciałam te tosty. No to uznaj, że życie to gra z motywem zdrajcy. Ty, nie uwierzysz, co się stało? Dostałeś robotę Mikołaja w markecie? Co? Nie, włamywacza dorwałem. Jak to włamywacza? Nie no, hałas jakiś usłyszałem, no to szybko tam wziąłem, nie? Te pułapki porozstawiałem jak Kevinie, bombeczki rozsypałem, te sprawy, nie? Czyli złapałeś go? Nie, ale na koniec tego zdzieliłem patelnią, tak fajnie uciekał i krzyczał, kim ja jestem, co ja tu robię, nie? No dobra, o co z tym workiem chodzi? No normalnie zostawił go, nie? Ale tak jakiś dziwny ten worek, bo tak wygląda jak pełny, a jak do niego patrzę, to jest pusto, tylko w domu to tak jakiś kij wyciągłem. Że co, że rózgę dostałeś? Czekaj, to wór Mikołaja? Ukradłeś Mikołajowi worek? Nie no, co ty przecież mówisz, że pusty jakiś taki, zresztą sam se zobacz. Przecież pełny jest. Załatwiłeś Mikołaja, świąt nie będzie. Ej, no, tam magiczny worek i że gość na czerwono ubrany, to nie znaczy, że Mikołaj od razu, co nie? No, kurczę, może ja to odeślę, co? Znasz adres na biegun? No, nie. A co my tu mamy w środku? Nowa topka na kanał. Ty, co ty to porabiasz? A kwiatuszki sadzę na okno w kuchni. Ty, no co ty, robale nam tu naściągasz, będą po mieszkaniu latały. Ty się zerobal, to jest dla pszczółek, żeby zapylały roślinki. A, czyli że miodek będzie. Ty to tylko o tym miodzie i miodzie cały czas. A wziąłbyś się nauczył czegoś pożytecznego. Masz, przeczytaj sobie instrukcję w pył zwrot. Jest trafiona. Coś ty zrobił. Ty ty gnój jeden, pszczółkę żeś zabił? Ale ja...
Nie, to koniec, to już naprawdę koniec, mam tego dosyć. Miarka się przebrała, Wynohason, pakuj się. Ja ci naprawdę wiele wybaczyłam, tak? Dużo ci wybaczyłam. Zdzierżyłam to, że mamusie zaprowadziłeś do innego pociągu, że pojechała zamiast do Kołobrzegu, to do Przemyśla trafiła. Okej, dużo, naprawdę dużo ci wybaczyłam, ale że ty zabiłeś pszczółkę, nie, to koniec. No ale ja tylko... I zapomnij o miodzie, nie należy ci się, nie ma koniec. Chcesz, to sobie tą kanapkę możesz stanąć z majonezem zjeść i wynocha mi stąd. No ale ja tylko chciałem powiedzieć, że muchę trafiłem, że te pszczółki to bym nie pacnął. Ty, a co ty taka smutna? Kupiłam nową torebkę. Nic mi się tu nie mieści. Te kieszonki są jakieś bezużyteczne w ogóle. Nie wiem, kto to zaprojektował. Nic teraz nie mogę przy sobie nosić. Ty, no to przydałaby ci się tam dobra wypraska. Jak w planszówkach? To one faktycznie są fajne takie. No właśnie, nie we wszystkich. Porozmawiajmy sobie o słabych wypraskach. Panie prezesie, napotkaliśmy drobne problemy przy projektowaniu wypraski do kakao gry tej. Stworzyliśmy element, w sensie wypraskę do kakao, do którego pasują wszystkie komponenty gry. Niestety dopiero później otrzymaliśmy pudełko, które no, jest troszeczkę wyższe, bo zostało dostosowane do ogólnych standardów, że na półkach graczy dobrze wyglądało. I co my teraz możemy z tym zrobić? No, mamy kilka pomysłów. Jednym z nich jest podniesienie, w sensie zwiększenie wysokości wypraski. Możemy również po podniesieniu przeprojektować wszystko tak, żeby wnęki w wyprasce pasowały do uzupełnienia o przyszłe dodatki. Albo możemy również dodać elementy dla piątego gracza, prawda? Tak, to również może być dobry pomysł. Tak, tak, bardzo dobrze rozumiem, o co wam chodzi, ale mam alternatywne rozwiązanie. Podnieśmy tylko krańce wypraski, żeby dotknęła pudełka. Szybciutko, bez problemu, to będzie znacznie lepsze rozwiązanie. No tak, tak, ale czy to nie będzie tak troszeczkę pozbawione sensu? W innym wypadku będziemy musieli stworzyć nowe matryce dla wyprasek, a to są koszta. No tak, ale tu też będziemy... Moje rozwiązanie, co ważne, będzie mniej czasochłonne. Ale elementy chyba będą wypadać ze swoich miejsc. Nie, nie, moi kochani, źle na to patrzycie. Gracze otrzymają dar przestrzeni. Będą mogli sobie w to miejsce włożyć cokolwiek zechcą, cokolwiek im tam tylko wejdzie. Ewentualnie mogą trzymać pudełka poziomo, prawda? To też jest rozwiązanie. Zresztą tak sobie teraz myślę, ta luka będzie doskonałym miejscem, żeby tam przechowywać ulotki. Jakie ulotki? No takie ulotki na ulicach, co rozdają, wrzucają do skrzynek, prawda? Wszyscy to gromadzą, a potem wyrzucają albo wyrzucają od razu. A teraz będą mogli sobie włożyć do pudełka z kakao. Włożą sobie odpowiednią ilość i kiedy zgromadzą odpowiednią ilość, to co? To wtedy elementy nie będą goniły. Proszę bardzo, można powiedzieć, że działamy proekologicznie. Rozwiązaliśmy problem wyrzucanych ulotek. Czyż to nie jest fantastyczne? Musimy to dodać do naszej polityki marketingowej. Działania proekologiczne firmy, problem ulotek rozwiązany, gra kakao, nowa rewolucja. Tylko my działamy tak nieszablonowo. To jest to. W zasadzie to za takie postępowanie chyba się jakaś nagroda należy. Panie Zosiu, proszę sprawdzić, jakie w tym roku nagrody proekologiczne tam zieloni rozdają i proszę nas do czegoś zgłosić. Do czegokolwiek, wyjaśnię troszkę później. Panie prezesie, ja nie wiem, czy to tak do końca będzie działać. To już proszę zostawić działowi marketingu i PR. Więc wszystko ustalone. Podnosicie boczki i rozpoczynamy fantastyczną akcję marketingową. Ratujemy świat z kakao. To będzie prawdziwy hit. Dobrze. Musicie myśleć nieszablonowo. Tak się do czegoś dochodzi, tak się tworzy przyszłość ludzkości. O, przepraszam, dzwoni moja ma... Znaczy, prezes zarządu dzwoni, prezes zarządu. Dziękuję wam, możecie iść. Hejka. A, cześć. No powiem ci, że ten pomysł z wypraską do torebki to był fantastyczny. To robią coś takiego? Tak, i to jest właśnie fantastyczne. No, wiesz, ile ja teraz czasu zaoszczędzam na czymkolwiek? No bez błędu, zaraz, od razu wszystko znajduję. Coś rewelacyjnego, jednak dobry insert to jest potęga.
Nie, to fantastycznie. Oj, na zdrowie, czekaj, gdzieś tutaj miałam chusteczki, chwilę, za momencik znajdę. One gdzieś tutaj były. Już chwileczkę. Myślałem, że teraz wszystko masz pod ręką. No tak, ale wiesz, ta zorganizowana torebka, to mi podał płaszczyka, gdzieś nie pasowała, to wzięłam inną. Jakby sobie zrobić taki prowizoryczny insercik, bo taki element, mogłabym do tego szpilki wsadzić. Lakier do paznokci, kilka rzeczy, jak dam kilka takich, to wszystko będzie miało swoje miejsce. To jest super pomysł, po co kupować gotowe przecież? No idealnie pasuje. Dobra, to jeszcze ten drugi, do tego coś innego się dobierze i będzie super. Ej, Lunia. Halo, a gdzie jest? Gdzie ten pierwszy? Ej. Wcięło. Hejeczka, co robisz? No, czytam instrukcję, dozwam ten kod. Spiegowska gierka jakaś, tu czeka, no i zaraz gramy. Ej, nie, czekaj. No, teraz siadamy do stołu. Nie możemy tak zagrać. No co, boisz się takiego przeciwnika, co nie? Nie, ale... Czujesz respekt, widzisz teraz godnego rywala, ja jestem prawdziwym myślicielem, jak James Bond, jak agent 007, rozkminię każdy kod, dawaj mi to tutaj, zaraz będzie się działo. No ale chodzi mi o to... Już przegrałeś, a jeszcze gra się nie rozpoczęła, zobaczysz jaki ty dobry jestem, nie? W okularach będę widział twój kod. No tego wiedziałem, nie? To, sprawdzałem, czy uczciwy jesteś, prawda? To nie? No, się wie. Nie, ja nie mam pojęcia, jaki ty masz ten kod, no. Ej, co ty taki podłamany? A nie umiem jego kod zgadnąć. Oj, czekaj, no tu masz taką wskazówkę i to, no to będzie jeden czarny, trzy czarny, sześć biały, siedem czarny i dziewięć biały przecież. Jak ty to? Ty, a skąd wiedziałaś? No przecież to jest prościutkie, wszystko tu masz zanotowane. Poza tym tobie nie macie tak, że liczby pierwsze wam się podświetlają na czerwono i pachną malinkami? Nie? Nie? No to chyba tylko ja tak mam. To pa! Co sobie dziś pogramy? A, mam kilka pomysłów. Okej, tylko żeby to zaś nie było jakieś science fiction, bo ja naprawdę nie kumam, co można widzieć w tych całych tam strzelających światełkach i okładaniu się jakimiś kolorowymi pałkami. No, a ty lubisz Hello Kitty? Nie widzę związku. Aha, okej. A, no i nic historycznego, okej, bo szkołę to ja już mam za sobą. No, dobra. A, no i żeby to nie były jakieś tam eksperymentalne mechaniki, czy jakieś udziwnienia, czy coś, bo czy ja ci wyglądam na królika doświadczalnego? Wiesz co, to ja chyba muszę trochę dłużej nad wyborem pomyśleć, nie? No dobra, ale to może w tym czasie sobie zagramy w kolejowy szlak, co? Ty, zagrajmy w Isztar. Nie. Ale to taka przyjemna gra jest. Nie. Ty, no i tak ślicznie wygląda. Nie. Ty, no ale ona jest prosta i można nieźle pogłówkować, nie? Nie. Ty, no i ma takie fajne drewniane drzewka. Nie. I kolorowe diamenciki, przecież lubisz diamenciki. O, to zagrajmy. Serio? Nie.